Reset Obywatelski. Dobry wieczór. Jacek Peszek jest producentem naszego programu. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery, a po mojej lewicy siedzi, oczywiście po lewicy, Piotrek Szumlewicz, niebieska koszula, ale twarz czerwona powinna być, a nie jest, jakiś taki niewkurzony dzisiaj, nie wiem, może oglądał wiadomości i wie, jak jest zajebiście. Właśnie nie oglądam. Otóż to być może. Piotr Szumlewicz, związkowa alternatywa, przewodniczący tego związku i przy okazji również twarz Resetu Obywatelskiego w środę o godzinie 17 możecie go znaleźć w audycji Czas na Związki właśnie tutaj na antenie Resetu, a ja jestem jak zwykle dostępny od poniedziałku do piątku u siebie tam w kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, ale dzisiaj podsumowujemy kolejny fantastyczny tydzień naszego kraju. Znowu wygraliśmy kolejne pojedynki z Norwegią, ale rozmawialiśmy o tym, że z Norwegią wygraliśmy na ceny paliw, ale w tym tygodniu doszły nowe państwa, które pojawiły się na odpowiednich planszach. Pokonaliśmy również Szwajcarię, pokonaliśmy kilka jeszcze innych Szwecję. Krajów. Tak jest, pokonujemy po prostu, pokonujemy wszystkie. Z racji tego, że tak jest nam dobrze, może Piotrze trochę zepsuję ci trochę humor, ale przygotowałem coś specjalnie dla ciebie. Filip, strzelaj z dzioba. To smutny dzień dla polskiej szkoły. Jest jeszcze szansa. Będziemy apelować do prezydenta o zawetowanie tej ustawy. Liczymy, że po rozmowie z panią prezydentową będzie jeszcze szansa na to, żeby ten szalony, krzywdzący dzieci projekt zatrzymać. Ja pierdolę, kurwa. Ta radość szczególnie była znacząca, jak oni tam tak, że... To radość była ten, ale słyszałeś pani Szumilas, nasz ulubiony tekst pojawił się po tym, jak Lex Czarnek zostało, znaczy odrzucone zostało weto senackie w Sejmie, Lex Czarnek zostało przyjęte, pojawił się nasz ulubiony tekst, jest, pojawia się jeszcze ostatnia szansa, ostatnia reduta w postaci pana prezydenta, nagle on jest panem prezydentem, który oczywiście w ramach tej dobrej współpracy Święczkowskiego powołał do kuchni pani Przyłębskiej i zrobił kilka innych zabawnych numerów, ale przecież jest teraz naszą znowu redutą pani Szumilas, która swoją drogą też ma nieźle nasrane w swojej karcie, jak kiedy to ona zajmowała się edukacją w tym zapomnianym przez ateistów kraju, to krótko mówiąc, zapraszam Piotruś, no dostałeś ode mnie ciasteczko, pobaw się tym ciasteczkiem. Czy wiesz co, znaczy w naszym kochanym kraju są takie obszary aktywności polityków i władzy pisowskiej, w których chodzi wyłącznie o zamordyzm, wyłącznie, no bo na przykład jak chodzi, nie wiem, o 13 emeryturę czy 500+, no to nie chodzi tylko o zamordyzm, ale jakieś świadczenie, ja się mogę nie zgadzać, populizm nieskuteczny i tak dalej, ale można z tym dyskutować. Natomiast jak chodzi o szczególnie o szkolnictwo i wymiar sprawiedliwości, tu już różne wymiary też związane z kobietami, LGBT i uchodźcami, to tu chodzi wyłącznie o taką przemocową władzę, wyłącznie. I o nic więcej dokładnie nie chodzi, bo jak chodzi o Lex Czarnek, no to chodzi po prostu o to, żeby przejąć szkolnictwo, wywalić jakieś tam postępowe organizacje ze szkół i zaprosić Ordo Iuris. Zresztą tak na marginesie to jest zabawne, że Czarnek mówi o tym, że on chce wprowadzić taką zasadę, że to rodzice decydują, kto przychodzi do szkół. No ale generalnie z tych dużych miast, gdzie tam
ci rodzice często bywają jakoś liberalni czy lewacy, no to oni chętnie zobaczą jakiegoś Bodnara czy jakiegoś tam działacza LGBT, nie? I wtedy Czarnek mówi, nie, zaraz, zaraz, bez przesady z tą wolnością rodziców, teraz ja tu wchodzę, więc wynocha stąd jakieś tam Bodnary, jakieś LGBT. Tak? Natomiast jak Ordo Iuris chodzi, o nie, wtedy proszę bardzo, wolność rodziców, jak rodzice chcą Ordo Iuris, to nikt nie może im przeszkadzać. W związku z tym generalnie w Lex Czarnek chodzi wyłącznie o zamordyzm i podobnie bardzo mnie śmieszy ta dyskusja teraz wokół wymiaru sprawiedliwości, nawet pisiory się kłócą między sobą, bo oni się licytują, kto przedstawi bardziej zamordystyczny pomysł przejęcia tego Sądu Najwyższego, tak żeby pokazać, że coś jednak zmienili, nie? Bo ta Unia się wkurzyła, że oni chcą zamordyzmu, więc oni teraz tak, no dobra, to tutaj prezydent proponuje taki zamordyzm, to my trochę dalej, a Ziobro mówi, nie, nie, to jednak za mało, trzeba jeszcze więcej tego zamordyzmu. I znaczy, Ziobro to mówi, że to jest kapitulacja. No więc właśnie, kapitulacja i nawet jaki dzisiaj palną, żeby na Dudę nie głosował, to od razu oczywiście tam sugerują, żeby głosował na Trzaskowskiego. Ale generalnie to, co mnie, bo w ogóle dzisiejszy program zajawiałem, bo zawsze jakoś tam jedno zdanie sobie wymyślam i dzisiaj ja nie oglądałem wiadomości, natomiast oglądałem poranne wystąpienie pana premiera Morawieckiego i muszę ci powiedzieć, że kurde, to robi jednak wrażenie, jak on ciągle kłamie. Ale tak jakby, ja wiem, że politycy kłamią, to jest banał, tak? Ale on kłamie histerycznie, to znaczy on walnie na przykład na tablicę, nie, że najwyższy wzrost emerytur w historii Polski, nie? I no tak człowiek myśli, najwyższy, kurde, ja, że na pewno, nie? No i okej, pierwsze. Drugie, że w ogóle radykalnie te podwyżki biją inflację w ogóle o wiele procent. No i trzy dni temu nawet w TVP było, że jednak ta inflacja w Polsce jest 8,8, a dla emerytów podwyższa o 7. Więc jak człowiek zna matematykę na poziomie, powiedzmy, trzeciej klasy podstawki, myślę zaraz, 8,8 jest chyba większe od 7, nie? No tak nawet pierwsza klasa podstawki tam chyba jest większe 8,8 od 7, więc jeżeli ceny 8,8, a emerytury 7, no to nie rosną te emerytury szybciej niż ceny i nie można powiedzieć, że wzrost emerytur jest radykalnie wyższy od wzrostu cen, bo jest odwrotnie, nie? I to tak jakby widać, jak w mordę strzelił. A Morawiecki tak mówi i powtarza to 4 razy, żeby nikt nie zwątpił, że on kłamie. I to aż jest takie, jak na polityka, to tylko Macierewicz jakby podobnie potrafi kłamać. Tak kłamie i tak, myślę sobie, kurde. No, no nie, jeszcze są jeszcze inni, przepraszam. Nie, no są, ale Morawiecki nie pozwolę, tak, nie pozwolę ci pominąć takich asów jak Asasin, czy no nie pozwolę po prostu pominąć takich rzeczy jak Chorała, Asasin, którzy po prostu, na przykład Chorała to w ogóle dochodził do takich rzeczy, że on na przykład opowiadał, że już produkcja następuje tego pasa startowego już tam w tych, że on opowiadał, że to jest, a on powiedział, no jak jest, jak nie ma, no jest, nie widział pan? A ten dziennikarz, no nie, nie widziałem. Bo nie, on mówi, no to niech sobie pan włączy komputer i jest wizualizacja. I proszę ciebie, i można. Także to jest wszystko w porządku. Ale powiem ci, że to jest wszystko wynika z tego, że ludzie nie sprawdzają, nie? I wszystko się powie, tak po prostu się pizdnie gdzieś tam. I mało tego, nawet jak my tak sobie tu rozmawiamy, to mechanizmy pamięciowe są takie i tak, że nawet jak my z tego jaja robimy i sobie dworujemy i tamten, to wiesz, że w pamięci państwa, tych, którzy nas słuchają, gdzieś tam zostanie to hasło, które powiedziałeś, że są najwyższe podwyżki w historii i tak dalej. I za jakiś czas, jak ktoś się będzie zastanawiał z państwa nad jakimś innym w ogóle tematem, nad czymś takim, na przykład ktoś zapyta, no ale co było najwyższe w tym, no to podwyżki dla emerytów. Na przykład, rozumiesz, to będzie taki, to niestety tak to działa i to jest, tak działa nasz mózg, tak działa nasz, a dziennikarze jakby udają, że tego nie wiedzą, wiesz, bo jeszcze pół biedy my tu sobie żartujemy, dworujemy, ale dziennikarze podają te informacje, że premier powiedział, nie? Ale co za, wiesz, w ogóle jakby powiedzieli, premier skłamał, no to okej, no to już jest jakieś tam coś, ale jak premier powiedział, że i są najwyższe,
i dopiero potem zaczynają. Ale przecież tu w 77 w lipcu lokomotywy zdrożały więcej, nie? I tam wiesz, zaczynamy jakieś takie sytuacje, kiedy trzeba naprawdę powiedzieć od razu. Po prostu to jest prawda, tak? Że premier Morawiecki skłamał. Skoro mają na to czarno-białe paski, rozumiesz, no to, to po cholerę kombinacje te alpejskie takie. Premier coś powiedział, nie do końca może miał, ale przecież przyjrzyjmy się faktom. Rozumiesz, to już jest rozmyte, to już nikt nie pamięta, że on kłamał. Ja mówię o takiej, wiesz, tej masie odbiorczej, prawda? Niektórzy to skłamają, a reszta to będzie po prostu, aha, no to... No dobra, no to widocznie coś tam jest, jest na rzeczy, prawda? Że chodzi, może nie do końca, ale coś tam chodzi, jest. Jak chodzi o media, to na tej porannej konferencji to no takie no trochę śmieszne też, tak? Znaczy, mówimy o tym często, natomiast dzisiaj to Morawiecki już trochę to, no czy właściwie od lat do absurdu doprowadza, ale dzisiaj mnie to jakoś uderzało. Nie wiem dlaczego akurat dzisiaj, ale uderzało mnie faktycznie, że mówi ten Morawiecki, że ta Polska mistrzem Polski, nie, że w ogóle we wszystkim jesteśmy najlepsi. No i tam mówi, że ci emeryci to w ogóle mają zajebiście. No i w pewnym momencie jakaś tam pani z jakiegoś tam, nie wiem, TOK FM, czy RMF FM, czy TVN24 mówi, no ale zaraz, no w sumie to nie. Czy mógłby pan skomentować, bo są dane, że nie. On mówi, proszę pani, jest bardzo dobrze, wszystko rośnie, a ona, ale przepraszam, chciałam wrócić do swojego pytania. A prowadzący konferencję mówi, pani, po jednym pytaniu każda redakcja, następny. I pod tym względem rzeczywiście, nawet jak dziennikarz wykonuje swoją pracę, to już jakby tydzień temu bodaj rozmawialiśmy też o tym konstrukcji konferencji, że oni w ogóle mówią nie na temat, ale dzisiaj to już było wręcz, bym powiedział, groteskowe, bo przygotowała i bardzo śmieszne jest też to z tą korespondencją Dworczyka, tak? A propos tych krajów, którymi jesteśmy lepsi, wyszła jakaś totalna obrzydliwość tej korespondencji Dworczyka, mianowicie, że rząd zdecydował się, że będzie pokazywał, że Szwecja morduje seniorów, i że, że Polska na tle Szwecji to w ogóle powinniśmy pomagać tej biednej Szwecji, a Szwecja to barbarzyństwo, a Polska to bohaterstwo. No i tam dyskutowali dzisiaj też na tej konferencji, tam chyba z TVN-u właśnie spytał, no panie premierze, jak to jest, że właśnie tutaj, a i ona się zastrzegła też, ta dziennikarka, że wiele już z tych maili Dworczyka zostało potwierdzonych również przez osoby, które pisały te maile, więc wygląda jednak na to, że są wiarygodne, żeby oni nie zbiły od razu, prawda, że jakaś propaganda. On, proszę pani, pani służy Putinowi, sowiecka propaganda, no i w ogóle się nie odniósł, w ogóle, chociaż on jest tam cytowany i tak na marginesie nic dokładnie nie wskazuje i nie ma żadnych danych, że te maile Dworczyka są przez kogokolwiek wymyślone, zmienione, że to ma cokolwiek z Rosją wspólnego. Sami pamiętamy, korzystali obficie z korespondencji Sowy i przyjaciół, gdzie w ogóle były znacznie większe drobiazgi, że tak powiem, niż w tej korespondencji Dworczyka. Wcale nie wiadomo, kto to wtedy ujawnił, kto za tym stoi. Do dzisiaj właściwie nie wiadomo. I wtedy, prawda, zbudowali na tym kampanię. A teraz po prostu, nie, proszę pani, to jest Rosja, Putin, teraz wojna, więc pani w ogóle najeżdża na Ukrainę, zadając to pytanie właściwie. Nie, więc i to rzeczywiście jakby ta propaganda dzisiaj tak wystrzeliła, tak słuchałem tego Morawieckiego, a bredził potwornie. Znaczy potwornie, bo oni teraz w ogóle mają jakiś taki okres bredzenia, bo trochę stracili jednak w tych sondażach, więc teraz nie mają trochę pomysłu, co tu robić. W związku z tym mają pomysł, jak propagandowo iść dalej. Na przykład totalne zwycięstwo z koronawirusem. Koniec koronawirusa, nie? I też znowu dane tutaj 300 ofiar, 340, 290, a oni... Tak sobie idą. Ale a propos tych afer, to już tak abstrahując, tak politycznie w ogóle, już tam nie wnikając, bo to wiesz, żeby też już nie w piątkowy wieczór ludzi nie, tutaj państwa nie zamęczyć jakoś tak dramatycznie, to ja tak się zastanawiam, gdzie my jesteśmy, że my tak jakoś tak, w ogóle może państwo odpowiecie nam, podpowiecie mi przynajmniej, bo może Piotrek wie, gdzie my tak naprawdę jesteśmy, w jakim w ogóle tak mentalnie, nie? Gdzie myśmy wylądowali, skoro już tak naprawdę wiadomo, że te maile tam były, że tam są napisane no, straszne rzeczy generalnie o ludziach i o różnych krajach, tam o tym, jak oni widzą różny tam świat, jak tam instrumentalnie traktują różnych ludzi i tak dalej, i że nie szanują nikogo i tak dalej. I to w ogóle nie jest jakiś temat, nie wiem, czy zauważyłeś, to nie jest temat w ogóle, to jest jakoś tak...
Ja nawet nie mam pretensji teraz do mediów, bo skoro ludzie tego nie chcą czytać, skoro może to jest źle zredagowane, może to jest jakoś tak kilka razy, po prostu ja pamiętam, jak Czuchno kilka razy, Czuchnowski w gazecie zapowiadał, najpierw, że tam będą wielkie halo, a potem publikowano te listy i wychodziło na to, że ludzie tak spojrzeli. No ale my wiemy, że to są idioci. No co, przecież wiemy, że nie ten. No bo elektorat Gazety Wyborczej jakby no nie czuł się jakoś szczególnie zdziwiony, że Dworczyk pomiata tam emerytami czy tam kimkolwiek. Jakoś no, trudno, żeby do nas też, jakby ci przysłał ktoś pakiet tych maili Dworczyka, no to co byś zrobił? No to byś powiedział, ojej, koniec świata. No nie, no byś spojrzał na to zimno i powiedział, to ewentualnie co mógłbyś powiedzieć, takie, a nie mówiłem, no to jedyne co takie. A z kolei do tych drugich to nie dotarło, tak? Do tego drugiego elektoratu w ogóle nie dotarło, ale jak dotarło, to jakieś takie strzępy typu właśnie, że manipulacja, najazd na Ukrainę i w ogóle, że wojna, zniszczenie, samobójstwo i tak dalej, prawda? I Targowica jeszcze, no i tam. Targowica szczególnie. Prawda? I tak w związku z czym. Tylko wiesz co, to jest ciekawe, że PiS w sumie wyrósł, zdobył władzę częściowo, przynajmniej nie całkowicie, ale częściowo na tym, że właśnie zdobył te podsłuchy u Sowy i przyjaciół, gdzie zarzucał właśnie Platformie pogardę. To samo zresztą Orban tym socjalistom, który tam też przecież była afera, że premier socjalistów coś tam w kiblu powiedział, że on ma w nosie społeczeństwo i że oszukuje, nie? I wszyscy, o Jezu, ale oszust, ja pierdzielę, to ten Orban przy nim wygląda na czystego, nie? I później właśnie Orban dochodzi do władzy Kaczyńskiej. Oni właściwie permanentnie rzucają takie teksty. Wychodzi mnóstwo hipokryzji, kłamstw, pogardy, pomiatania i sam PiS, który jakby doszedł do władzy na wykorzystywaniu tego typu sformułowań, później spacyfikował społeczeństwo i jakby zneutralizował tego typu sformułowania, których właściwie dzisiaj ta korespondencja Dworczyka to jest takie Sowa i Przyjaciele razy 150. No tak, ale mi nawet chodzi, nawet nie o to chodzi, jak, że politycy, bo to, że politycy będą to wykorzystywali w ten sposób czy w inny, to jest to luz, ale bo to normalne, no. Jak my byśmy byli na ich miejscu, też byśmy to wykorzystywali w taki czy w inny sposób, tam chamsko czy mniej chamsko, ale chodzi o to, że ludzie mają to tak. Tak po prostu tak wywalone. I ja nawet tego nie mówię z pretensją jakoś, bo jestem w stanie częściowo to zrozumieć, takie zmęczenie, bo ja pamiętam, jak pamiętajcie w ogóle, wszyscy przypomnijmy sobie, że KOD powstał od razu po objęciu rządów przez PiS. Od razu. I od razu się zaczęły dziać jakieś takie rzeczy, że i od razu już wtedy mówiono, już w 2015-16 mówiono, że to jest koniec świata, że to jest już wtedy padło, że nazizm, tak, faszyzm. Wszystkie te najgorsze słowa już wtedy padły, w pierwszym roku. I potem już można było tylko powtórzyć, no w matematyce to są tam te potęgi, tak, całki, kurde, cudawianki. A tutaj, no nie wiem, nie ma czegoś takiego, że jak dwa razy powiesz faszyzm, to jest mocniejszy faszyzm niż poprzedni, albo coś takiego. W związku z czym, no ludzie ile mogą wieść, no nawet Placido Domingo, jak wjechał na to wysokie C, no to ileś tylko mógł pociągnąć, tak? Inaczej by pękł po prostu i przestał śpiewać. No i tak, ja tak mówię, że myśmy pewnie wszyscy jakoś tam zrobili gdzieś błąd, prawda? Ja kiedyś tam pamiętam, uprzedzałem przed tym, że przed używaniem tych największych słów. Ale z drugiej strony, skąd wiesz, kiedy jest to największe słowo, że już nie będzie większego gówna, nie? Skąd wiesz? W związku z czym tutaj tak się zastanawiam, teraz tak mówię całkiem na poważnie, tak trochę nie jak naszą audycję, bo filozoficznie tak trochę, ale korzystam z twojego wykształcenia filozoficznego również, bo to jest taki jeden z tych logicznych, prawda, problemów, który jest, czyli kiedy powiedzieć coś więcej i tu się zapętla, ta spirala zapętliła się i tak naprawdę od pewnego momentu
trudno się nawet, i tu z kolei moje podwórko psychologiczne, trudno się nawet dziwić ludziom, że są oziębli, tak? Że po prostu no, no nie ma powodu już, bo oni czekają na kolejną bombę, tak? Czekają na, no dobra, to wam nie wyszło, dajcie coś następnego, nie? Bo to już było, to już za słabe. Tylko mam wrażenie, że to jest taki mechanizm banalizacji zła, który to mechanizm jest niezależny od PiSu częściowo, bo... Tak, ja mówię całkowicie... Mówiąc wprost, dużo Polaków i Polek to nie są ludzie najlepsi dla innych ludzi. I ja mam wrażenie, że to, co wyprawiają niektórzy ludzie, tam nawet zacząłeś od kodu, i mi też się to czasem zdarza, tak, że to takie ekscytowanie się sformułowaniami, nie, że faszyzm, tak, że no. Nazizm. Mam wrażenie, że to jest taka w pewnym sensie trochę bezradność, która w ramach której szeroko rozumiani my staramy się dotrzeć do, że tak powiem, serc nieprzekonanych, tak patrzymy, no kurde, 34% dla tych tych świń, tych chamów, tych zbrodniarzy, nie, i mówimy, ludzie, na nazistów będziecie głosować, nie, żeby już tak myślimy, jak tak to wybrzmi. Znaczy ja sam wiem, że to jest nieskuteczne, więc jak jestem na tych na przykład demonstracjach, tam tak jak rozmawialiśmy o tym, prawda, ci te hołdysy i inne, to ja mówię, słuchajcie, to nie jest przekonujące. Znaczy ja nawet podzielam tą emocję, tak? Ja widzę, co oni robią z moimi przyjaciółmi, z pracownikami, niewygodnymi związkami zawodowymi, to jest naprawdę podłe. Natomiast to, że my przedstawimy się jako, że my jesteśmy jakoś moralnie wyżej, bo ja uważam, że jesteśmy, no tylko że to nie przekonuje tej grupy, no wystarczająco dłużej, żeby skasować PiS, żeby odebrać im władzę nawet poprzez ulicę, już nie mówiąc poprzez wybory. I to jest moim zdaniem też problem, bo tylko, że z drugiej strony, co ja dla odmiany krytykuję lewicę, bo lewica ma taką strategię, że ona ciągle aspiruje do tego elektoratu pisowskiego i mówi, że to w ogóle jest prawdziwi Polacy, to jest elektorat PiS, tylko trzeba teraz ten elektorat pisowski przekonać do siebie i powiedzieć mu, że no drogi, tak pogłaskać, oswoić, pocałować w czółko, tam nie wiem, jakoś tam kupić ładne ubranie, coś tam podarować, nie? I ja mówię, okej, oczywiście, że no, jakby wybory polegają na przekonywaniu elektoratu, ale z drugiej strony schlebianie temu najtwardszemu elektoratowi pisowskiemu to jest moim zdaniem z jednej strony nieskuteczne, a z drugiej strony czasem po prostu podłe. Bo jak ja na przykład widzę czasem taki najtwardszy elektorat PiSu, no to gdyby nie policja, albo gdybym się nie wycofał czasem, to pewnie bym leżał w szpitalu co pewien czas, tak? Więc nie wiem, czy jest sens aż tak schlebiać temu elektoratowi, na przykład jak byłem w Płocku, co była demonstracja Solidarności z LGBT, czy wcześniej ludzie byli w Białymstoku, to były takie klimaty pogromowe po prostu. Więc tutaj bym akurat nie schlebiał. Natomiast wydaje mi się, że faktycznie ta neutralizacja i taka banalizacja zła za rządów PiS-u poszła znacznie dalej i objęła większą część społeczeństwa niż kiedyś. To znaczy, to zawsze było. I nawet to, że... Nie, no, mi się wydaje, że po pierwsze chodzi o to, że słowa straciły sens, tak? W sensie, znaczy słowa straciły nie tyle sens, co moc straciły, a my już nie mamy następnych, bo to co powtarzam, no nie da rady powiedzieć bardziej faszyści, mocniejsi faszyści i tak dalej. No bo myśmy już to określili, faszyści, ale jak będziemy to powtarzali, to choć mając rację oczywiście, nie zrobimy już takiego wrażenia na tych ludziach, na którzy mogli, bo oni się już po prostu blokują. To jest taki mechanizm też psychologiczny zamurowania się. Nie, dobra, nie chcesz ze mną, chcesz mnie epitetami określać, to ja dziękuję, nie rozmawiam. To po prostu. Ale ja też nie chcę w żadnym wypadku bronić ludzi, którzy głosowali na PiS, czy tam z nimi jakoś kolaborują. I ja bym na przykład, ja nie mam wątpliwości, że trzeba do nich mówić mocnym językiem, tyle że jak na przykład ja widzę te manifestacje, które one są, wiadomo, że one są wsobne, prawda, bo muszą być, no bo to z natury rzeczy jest taka jest natura demonstracji tego typu protestów i tak dalej, że tam przychodzą ci, którzy chcą zaprotestować, a nie chcą posłuchać, co ciekawego ma druga strona do powiedzenia, prawda? W związku z czym na tych manifestacjach wszystkich jest ten język właśnie taki,
ja nie chcę, żeby to był język otwarty, bo ja nie mam zamiaru zapraszać do dyskusji nikogo. Ja nie widzę przestrzeni publicznej, przestrzeni do dyskusji z elektoratem PiS-u, jakimś tam szczególnej, zwłaszcza z tym twardym, ale żeby jeszcze raz jakby pozwolić sobie odświeżyć, wiesz, taki zrobić ten reset, no nomen omen, my jesteśmy w resecie obywatelskim teraz, reset tych wszystkich pojęć i żeby usystematyzować to, gdzie jesteśmy. Żeby od nowa, tylko że to jest oczywiście niewykonalne, ja tu trochę pieprzę, tak, bo to jest coś takiego, że to jest, wiesz, takie piękno duchowskie trochę, tak, tak jak Waryński był proletariuszem, wiesz, no, wiedząc, że nie ma możliwości zrobić tego, co zrobić, bo wiadomo, że to by trzeba nagle zebrać cały kraj, tak, zebrać całe społeczeństwo. Dobra, słuchajcie, to teraz od nowa, nie mówiliśmy do tej pory słowo faszyzm, teraz dopiero jest faszyzm, tak? Nie mówiliśmy słowa kłamca, teraz dopiero jest kłamca, prawda? A my tymczasem wchodzimy w taką głupią rozmowę niestety z tymi ludźmi, którzy jak ta pani Szumilas właśnie, która po siedmiu latach, rozumiesz, rządów, ona mówi, że jest jakaś szansa, ona znajduje jakąś szansę. I teraz gdzie są te wszystkie nasze faszyzmy, gdzie są te wszystkie nasze, nie ma na to naszej zgody, gdzie są te wszystkie, te wszystkie nasze mocne określenia, gdzie jest ten cały kod, gdzie są te marsze kobiet, i nie mówię wcale o marszach wypierdalaj, tylko o tych marsz, o czarnych marszach, które były przecież bardzo nawet merytoryczne, bo tam były przecież bardzo konkretne postulaty prawne i tak dalej. Gdzie to wszystko jest? Tego nie ma, prawda? Bo jak jednym takim zdaniem, że jest jeszcze ostatnia szansa w osobie Reduty Dudy, ta pani Szumilas powiedziała, że to wszystko, co było do tej pory, to po prostu to były popierdółki, to były jakieś w ogóle nasze pojękiwania tylko. Tak ale mi się wiesz, bo teraz trochę jakby sam czasem mi mówi, że ja jestem romantyczny politycznie, bo teraz to twoje exposé też było trochę romantyczne. Ale oczywiście, właśnie... dlatego powiedziałem, że to jest takie popiardywanie, tak. Trochę, wiesz. Nie, ale nie, bo... takie, wiesz. Tak, bo ja to w dużej mierze popieram, bo w gruncie rzeczy ten nasz program co tydzień to jest też... To jest trochę też dyskusja o strategii politycznej. No my władzy nie mamy, poparcie mają ludzie, którymi niekoniecznie ich szanujemy, mówiąc delikatnie, więc być może oni mają rację, przynajmniej co do metody zdobywania poparcia politycznego. Natomiast my jakby proponujemy na przykład konsekwencje. To jest taka oświeceniowa wartość, taka logiczne myślenie, tak? Że, bo ja jakby co tydzień właśnie pokazujemy nowe przykłady człowieku. No wczoraj mówiłeś, że Duda jest głupim, pieprzonym gnojem, zdrajcą, aparatczykiem, którego zamkniemy do więzienia, skandowałeś na 20 lat tuż po wyborach, a dzisiaj jest panem prezydentem. Jakby w głowie mojej to się nie mieści jednak, nawet jeżeli by zrobił coś... Kropeczki nie trafiają, tak. Nie? Te kropeczki i nawet, nie trafiają. Znaczy na razie to w ogóle Duda jakby jeszcze nic nie zrobił, więc oni jakby rozumiem, że oni też twierdzą, że co, że będą bardziej sprawczy, że jak zaczną mu się podlizywać, on może zawetuje tego Czarnka, czy że akurat to zawetowanie Czarnka jakby zmieni jego, ich zdaniem, nawet 15 przestępstw i łamania konstytucji. No właśnie i to jest dla mnie jako człowieka oświecenia, osoby racjonalnej, myślącej, uczciwej, wydaje mi się, jest to niezrozumiałe kompletnie. Ale wiesz co, bo ty jesteś uczciwy wobec siebie, rozumiesz? Bo to nawet nie chodzi o to, że... Bo tu nie trzeba być uczciwym wobec kogoś. Tu trzeba być uczciwym wobec siebie, że skoro ty sam nie szanujesz tego Dudy, to jest coś takiego, jakbyś wyszedł na przykład i ja bym ci wtedy też przybił brawo, jak gdybyś powiedział na przykład tak, słuchajcie, uważam, że prezydent Duda jest obskurantem, jest takim i takim, ale w wyniku wyborów jest teraz tym prezydentem
I jeżeli zaprosi mnie na tam Radę Bezpieczeństwa, to ja tam pójdę do urzędu, do budynku, a nie do no, tego cymbała. Ale apelować do niego, no to już jest, to jest zupełnie inna rzecz. I dlatego bardzo mi się podoba to, co Dreyhaj napisał. Tylko to jest też niestety, zaraz to zacytuję, tylko to jest też niestety, tak jak ja trochę tutaj właśnie mówiłem romantycznie, prawda, piękno duchowsko, że powinniśmy to właśnie, wiesz, wyrównać te pojęcia. Dreyhaj pisze, parafrazuje trochę Kuronia Jacka, pisząc: nie liczmy na polityków, liczmy na siebie, budujmy swoje, a nie cudze. I oczywiście, że tak, tylko po pierwsze ja trochę będę malkontentem, bo ja chętnie każdemu pomogę, ale nie, jakoś nie widzę tej co chwilę, jak widzę taką bazę, jak widzę taki bardzo dobry fundament, na którym już wydaje się, że można coś budować, to ktoś przychodzi i to spierdzieli tak koncertowo, że mi się potem smutno robi. A do Kamila Mazurka tak na marginesie: nigdy nie byłem socjologiem i nie jestem. Uważam, że to jedne z najgłupszych studiów na świecie. Nie poszedłbym na socjologię, żeby mnie tam kijem ciągnęli, nawet jakbym alternatywą było pójście do wojska. To byłaby socjologia i nauki polityczne, by mnie nigdy nie poszedłbym na takie studia. Ja socjologię i filozofię skończyłem akurat. Ale uważam, że socjologia to jest, zgodzi się, to jest najgłupsze studia, nauki polityczne jeszcze są głupsze. Nauki polityczne gorsze moim zdaniem. Nie, natomiast problem właśnie polega na tym, ja nie wiem, być może to jest tak, że to, co my mówimy o tej konsekwencji, się trochę w polityce nie sprawdza. Ale z drugiej strony trudno, żeby się sprawdzało, skoro wszyscy politycy są właśnie niekonsekwentni i jakby umacniają te postawy w społeczeństwie, bo to inaczej, to jest hipokryzja, to jest konformizm oczywiście. I to są na przykład to, co mówiłem tydzień temu o Kukizie, tak? Że nagle Kukiz, który poparł Lex Czarnek, znaczy poparł odrzucenie tego weta Senatu, cały czas oni uważają, że w sumie jest godny zaufania i można z nim budować komisję śledczą. Jak ja bym był na przykład posłem i powiedziałbym: no nie, Kukiz jest palantem, ja nie będę temu gościowi ufał, bo uważam, że jest palantem właśnie i jakby już lepiej niech tak, po co ma powstawać komisja z szefem palantem, który twierdzi, że jest nie wiadomo kim, i Madli z Kaczyńskim na dodatek, o którym wręcz mówi wprost, więc to jest głupie nagle zmieniać zdanie o Kukizie, o którym jeszcze mówiliście przez rok, że jest palantem, zdrajcą. I w ogóle całe wasze środowisko polityczne, wszędzie gdzie tylko mogło, pisało, że jest palantem i to miało 100 tysięcy polubień i wszyscy po prostu w geście zwycięstwa mówili: dorwaliśmy go, że jest palantem. Tak? I nagle teraz przestał być palantem i jest szefem komisji, jest czcigodnym panem posłem. Tak? Ja rzeczywiście politycznie pewnie bym się na mnie tam obraził, Kosiniak, Czarzasty, tam nie wiem, jakiś Budka, nie? Ale ludzie, no ja bym argumentował, ale przepraszam was, słuchajcie, no konsekwencji trochę, nie? Ani Piotrek, to jest polityka. A ja mówię: no dobrze, czyli co to jest polityka, że co znaczy, tak? No i oni: dobra, wiesz co, nie ma sensu z tobą gadać, to ty idź, a my idziemy i ty to już sam sobie buduj politykę, to wygraj wybory i wtedy zobaczymy. Zawsze jest końcowy głos ostatecznie, tak? I tak się zamyka dyskusja, oni po prostu robią, że tak powiem, swoje. I ja muszę przyznać, że znaczy nie rozumiem, bo to ich też osłabia po prostu. I na przykład jak chodzi o tą komisję śledczą, to bardzo łatwo ich skasuje Kukiz, które przegłosują sobie, bo ja też tego trochę nie rozumiem, że dadzą połowę PiS-owi, a przecież i tak PiS będzie przeciwko. No to już jak już to mogli dać 6 opozycji i 4 PiS-owi na przykład, nie? Więc ja też trochę tego nie rozumiem właśnie. Dlaczego oni chcą dać Kukizowi z PiS-em większość? Na mocy czego? Też nie rozumiem tego. Jak ma ale to być... Piotrek, to za różnica w ogóle. Przecież to i tak, nawet jakby tam był jeden Kukiz i reszta z Platformy, to i tak w końcu by się skończyło na tym, że i tak muszą zacząć od 2005 roku, więc do wyborów, do najbliższych wyborów i tak dociągną góra do lutego 2006, a w dniu wyborów kończy się działalność poprzedniej komisji. Chcę przypomnieć, bo ja zawsze przypominam, że komisje śledcze nie są
przechodnie, że tak, tak powiem. Tak, więc jest to bez sensu. Wraz z Sejmem kończą swój żywot. Mało tego, kończą bezkonkluzywnie. W sensie nie ma czegoś takiego, że mają obowiązek do pełnienia jakiegoś tam formalności. Nie, po prostu papiery kurzem zarastają i koniec. Pajęczyna nadchodzi i jest koniec. Rozwiązuje się taka komisja. Nic dalej, nic z tym nie dzieje się. W związku z czym i tak ja dzisiaj rano mówiłem, że moim zdaniem to jest tak, że wszystkim ona jest na rękę w tym sensie, że Kukiz to ma jako taki przetargowy. On trochę jest głupi też po prostu, on nie wie, co to do końca tak, będzie tam robił, ale gdzieś tam być może mu się to jeszcze uda z tego wycisnąć, na przykład to, że się załapie na jakąś listę wyborczą albo PiSu, albo Platformy, to zależy z kim tam będzie obrotowo kooperował, tak? Z kim będzie mu tam po drodze. To jest fajne w ogóle, że on będzie takim przewodniczącym i będzie mało tego, będzie tym wahadłem takim, które może przeważyć liczbę głosów i on świetnie będzie mógł negocjować właśnie, a zapiszecie mnie na listę, to słuchajcie, a wy mnie weźmiecie tak, a na które miejsce, a skąd? Dobra, no to ja tak i jakoś pójdzie. No to on, tego cymbała mamy, nie? Natomiast Platformie to zależy o tyle, że przecież tak wiedzą, że niczego nie wyjaśnią, więc im zależy na tym, żeby coś tam motać i oni mają nadzieję, że uda im się przebrnąć przez te 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 rok jakimś szybkim kulemansem i akurat w okolicach kampanii wyborczej zaczną przesłuchiwać tych wszystkich wąsików, innych pegazusowców, że tam dojdą jakoś, że to będzie, wiesz, że zbiegną tak specjalnie, tak sobie teraz kombinują. To jest tak jak czasami, nie wiem, w szachach też możesz sobie tak kombinować, jakie ruchy będziesz wykonywał, tylko że nagle twój przeciwnik wykona jeden inny ruch i cały ten twój plan, wiesz, bo nie uwzględniłeś przez przypadek tego, że przeciwnik też ma możliwość wykonywania ruchów, nie? Więc tak sobie zaplanowałeś, zajebiście, wygrałem już, prawda? A to nagle, ojej. No więc oni sobie prawdopodobnie zaplanowali, że gdzieś tak właśnie w okolicach kampanii wyborczej będą mieli swoje 5 minut. Natomiast PiS pomyślał sobie, że już skoro musi być ta komisja, to oni będą tam zgłaszali, że nie. Chociaż wiedzą, że to jest przegrana sprawa, że ona będzie, jeżeli Kukiz się uprze i tam ktoś jeszcze z Konfederatów i mówią, dobra, no to mówią dobrze. I będą z kolei tak długo ciągnąć, tam będą, wiesz, oni mają tyle możliwości wrzucania tyle toreb formalnych. Ale oczywiście tyle toreb cukru mają, żeby wsypywać do tego baku, rozumiesz, żeby utknąć to wszystko na 2005, 2006, potem na 2008, 2015, że aż, że po prostu będzie huczało. Wezmą, wiesz, Sylwestra Latkowskiego, który będzie z tym swoim laptopem zdjęcia robił. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze zaproszą Kurskiego, żeby wyemitował film Nocna Zmiana. Będzie cyrk po prostu na kołach i jakoś oni mówią tak, dobra, dociągniemy do wyborów i zamkniemy temat. Temat się sam skończy i jeszcze na dodatek w kampanii wyborczej będą gadali właśnie o tym, jak Tusk masakrował dziennikarzy i wszystkich tam swoimi podsłuchami. Tak myślę, dlatego tutaj jeszcze raz powtórzę, my niestety nie mamy jakiejś tam mądrej tej opozycji, w sensie takiej przemyślnej, mi chodzi o to, że oni tam nie, to nie jest tak, że to są głupi ludzie, tylko że oni tak długo siedzą w swoim zamkniętym kręgu, że oni nie mają nowych pomysłów, że oni to jest ten kazus tego biednego Komorowskiego, którego szef kampanii mówi, że Komorowski ma pewne wygrane, bo on nie zna nikogo, kto by głosował na Dudę, nie? No właśnie, to jest kurwa problem, stary, że ty nie wyszedłeś nigdy z domu i nie wiesz, co się dzieje. To właśnie to był ten problem, panie Siemoniak, bo to nie pamiętam, który tam był tym szefem kampanii tego Komorowskiego. Jak w momencie, kiedy pan powiedział, że nie wiesz, pan, nie znasz pan nikogo, kto by głosował na Dudę,
to się pan skreśliłeś w ogóle z listy, na której powinieneś dostawać jakieś 2 złote za to, że komuś coś radzisz. Nie masz prawa nikomu radzić, jeżeli nie udało ci się przez tyle lat poznać kogoś, kto będzie głosował. No skąd ty wiesz, co mówić do innych ludzi, jak nie wiesz, jak nie znasz takich ludzi. No i niestety, i tutaj właśnie wracam do tego, co Drajhaj powiedział. Tak, no musimy coś tworzyć swojego i ja jestem orędownikiem takiej kwestii, że powinniśmy po prostu my na samym dole uczyć się egzekucji swoich warunków od dzisiejszej opozycji, która mam nadzieję jakoś tam przejmie władzę. Nie założymy własnych partii, to możemy sobie po prostu wybić z głowy. Nie założymy własnych partii, komitetów wyborczych i tak dalej. To jest między bajki sobie można włożyć, że tak można sobie ad hoc coś takiego uruchomić. Więc musimy po prostu tworzyć struktury jakieś takie oddolne, które miałyby wyraźny wpływ na tych ludzi. Jak to zrobić, żeby do nich dotrzeć? Tego jeszcze nie wiem, żeby oni chcieli słuchać tych krytyki takiej, wiesz, no, która wynika z troski. Ale wiesz, właśnie to, co mnie szokuje i stąd mówię o nas jako, znaczy może my w Polsce jesteśmy romantykami, na Zachodzie no też zdarzają się takie sytuacje, ale chodzi mi o to, że podpowiadasz i mówisz o tej konsekwencji, po czym się okazuje, że brak konsekwencji jest wręcz dyscypliną partyjną. Nie? Cnotą jest. Ta. I w momencie, kiedy na przykład powiedzmy, żebyśmy tutaj, nie wiem, spotkali się z całym parlamentem opozycyjnym i by oni wysłuchali tej naszej rozmowy, że słuchajcie, no może trochę logiki tu i tu. I najpierw powiedzmy byłoby tak, no może w sumie, co sądzisz, nie? Tam do jakiegoś, no Budka tam, ci najgłupsi wtedy by się uruchomili. Nie, kurde, to są ludzie w ogóle abstrakcyjni, co oni tam wiedzą o polityce, nie? No zobacz, Czesiek, ja od 36 lat tam i by ciebie zadziobali. Zęby zjadłem na polityce, nie? Tak, za zęby. No ja wiem, że wy tutaj towarzysze Krzyżaniak, Szumlewicz się mądrzycie, gadające głowy, ale ja w swojej psi Miękiszewo, gdzie tam się wychowałem, to ja znam ludzi. Ja tam wyjeżdżam co 2 tygodnie, a wy tutaj mnie pouczacie? Tak? To przecież trzeba... No i w końcu by pokręcili, z nas by zrobili abstrakcyjnych intelektualistów, po czym by bronili cały czas tych swoich głupot i tej niespójności, tak? I później znowu, albo jeszcze inaczej, wiesz co, bo ja miałem takie doświadczenie na przykład, jak pracowałem swego czasu w Biurze do Spraw Równego Traktowania, gdzie środa była w randze wiceministra, nie? Jakby co w rządzie Buzka, i ja wtedy byłem doktorantem i ja pisałem listy w jej imieniu. No i tam były różne te listy, były takie dziwne niekiedy, spadaj ty głupia pindo, nie? Ja wtedy odpowiadałem, szanowna pani, z przykrością muszę pani powiedzieć, że nie zamierzam spadać, wyprowadzać się z tego kraju i dalej kontynuować swoją misję z poważaniem Magdalena Środa, nie? No ale co innego chciałem powiedzieć, bo jakby Środa mi wtedy ufała, ja byłem tam jej studentem, doktorantem, znaczy współpracowałem z nią. Natomiast wiemy, że po prostu nasiąkłeś tą miłością do... Ale właśnie chciałem coś zupełnie... Zrozumieniem co innego. Różnicy między tym, że właściwie to religia chrześcijańska jest w porządku, tylko funkcjonariusze są źli, a nie właśnie co innego chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że z Środą mi się zupełnie dobrze współpracowało, natomiast my mieliśmy w ogóle zupełnie inne poglądy, jak chodzi o gospodarkę i politykę społeczną, bo Środa ma poglądy do dzisiaj, powiedzmy, dość neoliberalne i takie niezbyt propracownicze, mówiąc delikatnie, a ja już wtedy byłem socjaldemokratą czy socjalistą, który zdecydowanie formułował właśnie egalitarne propozycje, zmniejszanie nierówności i tak dalej. I się spotykaliśmy właśnie, ja jej mówię, wie pani, bo to i to, ona mówi, no w sumie tak na to nie patrzyłam, nawet mnie pan, panie Piotrze czy Piotrek przekonał, nie? No ale ja tam przychodziłem co kilka dni, a ona na co dzień się spotykała na przykład z Henryką Bochniarz, która była jej przyjaciółką, z 50 innymi ludźmi o poglądach. I tak spotykam się po 2 tygodniach i mówię, no to ostatnio rozmawialiśmy, ciężko, że panią przekonałem, no, ale do czego mnie pan przekonał? I wracamy do punktu wyjścia, tak? Się okazało, że po prostu jej świat przeżywany, że nawet jak ją przekonałem do czegoś na poziomie logicznym,
to ona po prostu później pogadała z tymi kolejnymi swoimi tam otoczeniem politycznym. Ja się nie mam za żadną wyrocznię, tylko jak chodzi o polityków, to ja mam wrażenie, że trochę jest tak, że oni tak się już poutwierdzali w tym swoim zamkniętym światku, że to jest jakby oczywiste, że idziesz na przykład to, co my piętnujemy co tydzień prawie, że idzie polityk do Ogórek i mówi, jaka pani jest mądra, pani redaktor, tak miła osoba jak pani. I nawet jak jej powiesz takim politykowi, przepraszam, ale kurwa, nie chodź do tej Ogórek, bo to jest idiotyczne zupełnie, ja pierdzielę. No jak można Ogórek mówić, że jest miła, mądra i w ogóle trzeba być idiotą, jakimś debilem, nie? I on, no w sumie może ma Krzyżaniak rację. No dobra, i później idzie tam na wódkę z jakimiś trzema innymi, mówi, a jak tam u Ogórek? Ładna laska jest, nie? Hu, 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 hu. I rozbawiony idzie i mówi, a pani to taka miła jest, pani Ogórkowa, nie? No i ty wiesz, i ty tak sobie gadasz, a oni później w tym swoim sosie się tam kiszą. Ja kiedyś też przeżyłem, Peter, taką, takie sytuacje, że, bo ja mam z racji tam różnych koleżeństw i tak dalej, możliwość tam w miarę szybkiego dotarcia, ewentualnie no, taką możliwość, że mogę mieć pewność, że moje jakieś tam pisanie, czy jak coś specjalnie skieruję do kogoś, że to dotrze do tej osoby, na przykład w tej Platformie Obywatelskiej, że to dotrze do konkretnej osoby, którą bym chciał uwiadomić w czymś, prawda, w jakimś tym. No i zdarzyło mi się kilka razy unieść jakimś takim poczuciem obywatelskiej troski i tak dalej i właśnie w poczuciu takiego zadbania o lepszą przyszłość naszego kraju. Napisałem coś, tam kilka zdań, nawet udało mi się potem, połączyłem się, bo tam nawet do mnie oddzwonił, tamten, o, bo bardzo ciekawe to było i tak dalej. I kurwa, przysięgam. Ludzie, to jest, jakbyście rozmawiali, no, jest takie powiedzenie, gadał dziad do obrazu, obraz do niego ani razu, nie? I to jest naprawdę, Piotrek ma rację tutaj, a ja przy tej środzie, a ja mam taką obserwację dokładnie też w tym świadku politycznym. Jest coś takiego, że przedstawiłem tam jakieś argumenty, coś tam, właśnie taki sposób jakiś tam obejścia. Ja pierdzielę, zarypiaście, w ogóle dobrze, tam prośba o to, żeby w ogóle coś tam jeszcze to opracować jakoś fajnie i tak dokładnie, bo to super rzecz, że oni nie zwrócili na to uwagi, nie? Po czym właśnie się okazuje, że jednak kolega z Dzisek tam wpadł na inny pomysł taki, że w 2015 oni to wykorzystali, to zadziałało i to oni by jednak woleli tam to zrobić tak jak w 2015, tylko że odwrotnie na przykład, prawda? I potem nagle, i co ciekawe, to potem się odbywa to w ten sposób, że nagle nie dzwonią, nie? W sensie, że nie dzwonią, tak jak zgodne z umówieniem, więc ja na przykład, bo ja jestem, ja akurat się szanuję, ja tam do nich nie będę oddzwaniał, tylko kiedyś rozmawiam z kolegą i mówię, z tym, który tam kontaktował mnie i on do mnie mówi, no jak tam, bo słyszałem, że coś tam, że fajnie. Ja mówię, no nie wiem, no ty mi powiedz, czy coś tam z tego zrobili, czy nie. On mówi, a jak, nie odzywali się? Ja mówię, no raz się odezwali, potem koniec. On mówi, o ja pierdzielę, przepraszam cię i nie, tak dalej. No to się dowiedział, co tam się dzieje. No to właśnie się dowiedzieli, że stanęło wszystko na takim etapie, że no tak, ale to trzeba by, ale to zbyt radykalne, ale to zbyt coś tam, że jednak tu by trzeba porozmawiać z towarzyszami z centrali. Rozumiesz, tam można być jakieś takie wieczory. A tu już przecież Franciszek to kilka razy nam zrobił i wiemy, że on to umie robić. Przecież napisał 3 razy dupa na ścianie i wiemy, że on umie pisać dupa, no to po co już tam kogoś szukać, żeby tam napisał, że z błędem zrobi. A to już mamy, Franciszek jest, sprawdził się i tak dalej. I oni naprawdę tak żyją, taka Jahira na przykład. Czasami my się śmiejemy, że ja miałem coś takiego, że jak zobaczyłem Jahirę, to miałem takie też nerwowe, takie nerwokliki, tak, że kurwa coś tam nie halo, no zwłaszcza jak na przykład tą kolędę tam zaśpiewa, jakieś takie rzeczy, to ja uważam, że to jest niepotrzebne, ale potem sobie myślę, kurczę, to jest tak ożywcze dla tych palantów z tej Platformy, to jest tak ożywcze, że ktoś może wyjść tam na trybunę i powiedzieć, ty i ty i ty jesteście głupi. Albo ty i ty, ty w tej masce tam, a ty z tym brzydkim ryjem nie masz racji. A oni, wiesz, tak siedzą,
I patrzą, nie? Mówi, ona tak, ty, to tak można? Wiesz, i dla nich to jest odkrywcze, że nie trzeba wcale tak mówić, że no, nie chcieliście nas słuchać, nie pozwoliliście, gdzie są konsultacje społeczne? Rozumiesz? A ona wychodzi, po prostu mówi, ty jesteś, ty jesteś pajac po prostu, no i do widzenia. Albo mówi tamci o tych LGBT, to się tam, że no, że tu trzeba by się zastanowić, trzeba by tam pomyśleć, trzeba by pracować nad społeczeństwem. A ona wychodzi, ona czy Franek Sterczewski wychodzą i mówią, nie, wynocha mi po prostu, jakim prawem masz mi zabraniać? Nie, ty i ty wypierniczaj. Rozumiesz? I, ale to, słuchaj, ale najśmieszniejsze jest to, że później... Że później TVP Info oczywiście ma reakcję jaką masz, że zdrajczyni Jachira, kiedy Tusk przeprosi, kiedy Budka przeprosi. I tak wiesz, 100 komunikatów, ogórek. Kiedy wreszcie przeprosicie? Za Jachirę, tak. Tak. I później tam jakiś poseł Platformy zawsze się znajdzie, którego najczęściej TVP Info lubi zaprosić. No dobrze, no ona to akurat jest taka, że faktycznie nie zawsze się z nią zgadzam, a później Budka chce być po środku, czy tam jakiś inny, prawda? I mówi, no dobra, to teraz... Cicho, my musimy to naradzić się i mówię, my teraz przemyślimy przyszłość pani Jachiry, więc tam, nie wiem, wzywają ją na dywanik albo zapraszają swoich ekspertów od marketingu, jakiegoś Kowalskiego, Malinowskiego i Kuligowskiego, który od 150... Słuchaj Malinowski, to jak, co myślisz o tych... No według moich badań to jest przesada jednak. To jest tak, jednak tak. Przesada. Tak. No i zazwyczaj się kończy tak, że co prawda jej nie wyrzucą, bo wiedzą, że ma duży zasięg, tylko mówią, znaczy, no dobra. Nie wyrzucą, oni nie mogą wyrzucić, bo ona nie jest u nich, nie? Bo ona nie jest w klubie. Jest. Ale powiedzą, że to nie oni generalnie. No, no tak, ale trochę tak. No to najlepsze są takie rzeczy, że najlepsze to są te tłumaczenia takie. Ja uwielbiam też, bo obaj śmiejemy się z tego, oni nam przychodzą do tych różnych pochlastów, ten człowiek penis, czyli tam rachoń i tak dalej, jak oni tam przychodzą. I jak ten zapyta tak wprost, nie, bo on taki buńczuczny i oni potrafią tak, nie? Na przykład ten rachoń potrafi do niej tak wprost mówić, co pan taki głupi jest. A ci zawsze zaskoczeni są, nie? I tak i na przykład mówi, zawsze wtedy pada tak, no może faktycznie to była trochę niestosowna. Jak ja słyszę, że coś było niestosowne. Tak, to za język w ogóle. Niestosowne to jest to, jak pani mówi, że jest jeszcze jakaś szansa. Kurwa, nie ma szans, kurwa, na to. Jesteśmy w dupie, zginęliśmy. Jedyną szansą jest wypieprzenie tego wszystkiego. Tak, bo gdybym ja na przykład momentalnie jakimś cudem wyrzucił w kosmos w tym momencie ze studia Rachonia i sam tam musiał, to powiedział, dobra, ale w jakim sensie jest niestosowne to, co pani Jachira? Co pan w ogóle ma na myśli? A co jest stosowne pana zdaniem? No właśnie, gdzie kończy się stosowność? Że co, że ona ma kolędę zaśpiewać, ale co, że ma z użyciem słowa Jezus, czy bez użycia? Gdzie jest ta niestosowność? Bo nie rozumiem, tak? Bo nie rozumiem, o co chodzi. To jest niesamowite, że ludzie się po prostu jakoś tak... Tu na tym tle ten Tusk cały wygląda naprawdę już jak jakiś ojciec opatrznościowy, bo on przynajmniej się też z nimi nie tak. Cyntoli. No i ten Trzaskowski trochę tak potrafi już jakby powiedzieć, a weźcie mi, dajcie spokój, nie? Powiedzieć, że kłamie i tak dalej. Tylko też on za bardzo takim tym grzecznym językiem. Znaczy, na Tusku w pewnym sensie wymusili, no bo jeżeli 24 godziny na dobę ty gnoju, ty świnio, ty mędo, ty kłamco, ty faszysto, ty tam jakiś tego, no to tu w pewnym momencie, bo on był dłuższy czas miękki, no ale jak już ten kłeczek za nim biega, prawda, tam i właściwie sprawia wrażenie, jakby chciał go pobić, no to tu mówi, weź pan spadaj, odpieprz się ode mnie, nie? Coś jakby, no ale to jest tak dalej, on to obraca w żart na przykład, nie? On tam tak. często tak w żart obraca i tak dalej. No i to też akurat ma, to mu zjednuje akurat takich zwolenników, jak ktoś widzi, że ktoś się z niej, że wiesz, jak widzą,
jak taki Tusk się śmieje z nich w odpowiedzi, znaczy oni się tam napinają jak jasna cholera, a on po prostu się z nich śmieje, no to wiadomo, że wtedy ludzie mówią, to musi być, on musi mieć rację, tak? No bo wiesz, i to nie śmieje się na zasadzie takie, a ty masz krzywe zęby, czy coś takiego tam odpowiada jakimś takim żartem strasznie ciężkim, tylko po prostu się z nich śmieje i mówi tak, właśnie tak, świetnie, właśnie schowałem swoje rogi, wiesz, i coś opowiada, no to sobie ludzie myślą, dobra, i poza tym zyskuje jakąś tam przyjemność. No więc to okej, ale on też jest, jak przechodzi już do konkretów, to na przykład to też mięknie, też tak mówi, że mało tego, wchodzi na jakieś pola niepotrzebnie, te, które są przegrane, nie? No bo takie opowiadanie, po co to wchodzenie w to, że i opowiadanie, że on chciał 500+ wypłacać. Tak. 500 setek jest na to, setek, czyli tych nagrań takich, gdzie on mówi, że nie ma pieniędzy, ten jeden tam mówi, że nie ma pieniędzy i nie będzie. On mówi, że nie ma pstryczków, elektryczków do tego, żeby naciskać, jak się pieniądze robi. Masa tego jest. Tak, nawet tak. Jeżeli on gdzieś tam miał w głowie jakiś taki pomysł, to po prostu niech nie wyjeżdża z tym teraz, niech to zrobi. Tak, i już. To prawda. Ale tak jak teraz w tym spocie swoim wyjeżdża z tymi pieniędzmi i pokazuje, każdy z nas widział takie banknoty, tak? Tam każdy z nas ma te euraki, tam pokazuje, ile te miliony tych euro, miliardy złotych i tak dalej. To na nikim nie robi wrażenia. To też ktoś podpowiedział, niestety, ktoś podpowiedział, że pokaż taką górę pieniędzy. Góra pieniędzy na nikim nie robi wrażenia już teraz. To trzeba pokazać, że to jest na przykład każdy Polak dostałby 1000 złotych. I ten 1000 jest, to nawet specjaliści od losowych gier, takich, co są gry, też te zdrabki, ale też na przykład w gazetach, jak były, pamiętacie, to są badania na to, i to na całym świecie były robione takie badania, bo to rynek wydawniczy robił, że mniej opłacało się zrobić konkurs, w którym był jeden zajebisty jacht do wygrania, czy coś tam, jakaś zajebista miliard złotych, niż, bo to nie pobudzało tak wyobraźni, że można wygrać ten jedna osoba wygra miliard złotych, jak to, że 100 osób może wygrać po 100 tysięcy. Oczywiście, ja bym się tu trochę może nie zgodził z tobą o tyle, że ten filmik jakby straszył trochę Polaków, że stracą bardzo dużo kasy, i to może zrobić wrażenie nawet na części pisowskiego elektoratu. Natomiast uważam, że to... Ale tam nie było, że stracicie wy osobiście. Nie, ja wiem, ale... Straci kraj, a w polskiej mentalności jeszcze od czasu komuny, a zwłaszcza przy emerytach, przy całym tym, to są ludzie, którzy pamiętają komunę, wiemy, że kraj to jest co innego niż moja własna kieszeń. Natomiast chodzi mi o to, a potem do roboty i tak natomiast dalej. Chciałem co innego powiedzieć, że uważam, że jakby sam filmik moim zdaniem, znaczy zabawny, no, natomiast uważam, że to jest trochę zmarnowana szansa. Na to, że mógł Tusk to wykorzystać, żeby pokazać jakieś tezy programowe Platformy, że na przykład nie tą kasę, tylko pokazać, co my byśmy za to zrobili, że zobaczcie, zmarnował, tak jak ty powiedziałeś, właśnie nawet nie 1000 złotych dla każdego, bo to jest takie pisowskie rozdawanie kasy, tylko na przykład to jest nam, nie wiem, 50 tysięcy żłobków, 100 tysięcy, 10 milionów posiłków dla dzieci, 1000 szpitali, nie? Podwyżka pensji dla budżetówki o 30%, jakby gdyby on zawarł w tym propozycje merytoryczne, które nie byłyby, byłyby prawdziwe, także za tą kasę naprawdę można byłoby to zrobić. I to jest to trochę znaczy oni w ogóle zszanili trochę tą debatę wokół tych funduszy europejskich, bo nie pokazują tak naprawdę Polakom, co PiS chce zabrać de facto. PiS-owi to wyszło, PiS ma tak już narypał, że Polacy już są przekonani, że te pieniądze są do niczego niepotrzebne, że jak dostaniemy, to będziemy po prostu jeszcze bogatsi. Tak naprawdę, bo ten Glapiński, on jest zarypiasty, nie? Ten Glapiński uważam, że jest zarypiasty. Z psem i budą, kurwa, pojechał po prostu jak mistrz świata, że nam się po prostu te pieniądze należą jak psu Buda. Czy Micha, Buda,
A, no bo tak, no bo pies powinien być. I ty, i nagle prezes Banku Krajowego, rozumiesz, nagle rozważa, gdzie, czy pies powinien leżeć w budzie, czy w tym, tutaj ten. No bo tak, bo psy nie powinny w tym. U mnie to leżą na łóżku. Kurna. I on opowiada tak, u mnie to leżą na łóżku te psy, chociaż mam duże te psy, ale leżą na łóżku. Zarypiał się, fajnie, dobra, to potem odpowiedział, świetnie też było tak, no to wyszedł na konferencję w tym swoim tam nienagannie tak zapiętym kołnierzu, że widać, że tamten i mówi, wyszedł po to na przykład, żeby powiedzieć o tym, że bardzo ważne, że jak państwo tutaj chcecie, żeby te stopy procentowe nie były, jakby chcecie, żeby inflacja była w porządku, to jest jeden warunek, który musi zostać spełniony. Tym warunkiem jest przedłużenie mojej kadencji. No mistrz po prostu. Mistrz wychodzi i mówi tak, to jak ja bym wiesz, no wychodzi gdzieś jakaś spółka akcyjna i coś jest, i raport jest na giełdzie, a ty mówisz, no tak proszę państwa, no ale jak mnie zwolnią, no to będzie oznaczało, że tutaj w tej firmie jest, się dzieje bardzo źle, że po prostu słabo. Ja na razie nic nie mówię, nic nie chcę powiedzieć, będę musiał powiedzieć, jak mnie zwolnią, to będę musiał powiedzieć, bo na razie nie. No co to w ogóle za jakieś w ogóle aberracyjna sytuacja. Piotruś, minęła godzina, to co, zaśpiewamy coś? Tak. Myślę, że dobre będzie, nie? Filipku, jedziemy, jakąś tam wrzucaj na tego.
Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery i lewa strona Resetu Obywatelskiego, czyli przewodniczący Związkowej Alternatywy Piotr Szumlewicz, to ten jegomość właśnie na tle książek, który sobie dodaje do inteligencji tymi książkami, ale ja i tak najbardziej, największą atencją darzę z tego, co jest za jego plecami, nieśmiertelnego misia z misia, który tam jest, jeżeli Państwo widzicie, to widzicie na pewno. I tu Waldek pisze, kasa robi wrażenie, z funduszu odbudowy mamy dostać 160 miliardów euro, pamiętajmy, że nie od razu, tylko w transzach, jest nas mieszkańców 38, więc na twarz wypada około 19 tysięcy, no to jakby tak przedstawili, że to jest 19 tysięcy na pysk, to faktycznie by to robiło wrażenie, moim zdaniem większe. Ja się tu nie będę kłócił o te kwestie marketingowe, czy lepiej, czy nie lepiej jest pokazywać całą kupę pieniędzy, czy nie. Ale chciałem, Piotrze, żebyśmy się już trochę uwolnili od tego bieżącego politykowania. Stary, jest coś, co się dzieje. Dzisiaj jest Dzień Chorego. Nie wiem, czy wiesz, że jest Dzień Chorego, znaczy ogłaszają to na przykład w telewizji i tak dalej, że jest Międzynarodowy Dzień Chorego, a to żaden Międzynarodowy Dzień Chorego, tylko JPII powiedział, że właśnie tego dnia będzie, bo się w Lourdes ukazało, rozumiesz, zamigotał świat tysiącem coś tam lamp, jak śpiewał zespół, nie pamiętam, który, Warius Manx chyba. I słuchaj, niejaki Jędraszewski, oczywiście dlatego o tym nie mówiłem rano, tylko teraz dopiero mówię, ponieważ zebrali się oczywiście w różnych tamtych miejscach swoich świętych, w Łagiewnikach tym razem, powiedział Jędraszewski, wyszedł i zwrócił uwagę, że cała działalność Kościoła od początków po dzień dzisiejszy jest jednym wielkim głoszeniem dobrej nowiny o zbawieniu, które odnosi się do całego człowieka i to do jego ciała i do jego duszy. Stąd to szczególne nachylenie się Kościoła nad ludźmi dotkniętymi cierpieniem, chorobami, którzy kończą swój życiowy bieg, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach. Nie dlatego, żeby akurat od nich coś na szybko jeszcze wycisnąć, ale uważaj, jeszcze lepiej. Tu jest ten taki fragment, który mnie zawsze najbardziej kręci, bo wrócił do tego, wrócił, jest i mamy to znowu czarno na białym. Cierpienie, słuchajcie moi drodzy, cierpienie nie jest jakimś przekleństwem, bezsensem, które nie wiadomo dlaczego dotyka poszczególnych ludzi. No. To po pierwsze, ono ma sens, mówi pan metropolita, czy jak tam oni się zwą, tam w hierarchii nie pamiętam. Jeżeli ono ma sens, jeżeli spojrzymy na nie w świetle cierpień Chrystusowych, tak właśnie powiedział. I czym mnie oczywiście po raz kolejny rozbawił, bo mało tego, wspomniał jeszcze o tym, że słuchajcie, odwołał się, mówiąc o tych cierpieniach, on się odwołał do uzdrowień, których dokonywał na swojej drodze, jak szedł, tak po prostu przez świat i dokonywał niejaki Jezus. I on mówił, że z tego wywiódł właśnie, że cierpienie jest takie ważne dla człowieka, że Jezus jednak uzdrawiał. Więc ja zawsze przypominam w takim momencie, że Jezus jednak to cierpienie zdejmował, uzdrawiając. No, że jednak jakoś tam nie przybijał nikogo, nie kazał nikomu cierpieć. Ja przeczytałem, nie wiem, czy biskup też przeczytał te pisma, czy nie, ale tam oczywiście, że on tam mówi, że będziecie, ci ostatni będą pierwszymi i tak dalej, ale tam bardzo rzadko się pojawia takie coś, im więcej cierpisz, to będziesz. Oczywiście to się pojawia w tych listach, w tych różnych takich ględźbach, żeby uzasadnić komuś, bo jak ktoś przychodzi na przykład, wyobraźcie sobie taką sytuację, idzie taki Jezus, nie, idzie
już w nimbie świętości, wszyscy wiedzą, że on tam uzdrawia, no idzie, nie? Przede mną stoi na przykład Piotrek Szumlewicz, mówi: o ja, jak mnie noga boli, nie, noga boli. Ja wiem, że ani ja jestem Bogiem, znaczy on mógł mieć takiego haluna na przykład, że jest. No, ja sam znałem takiego człowieka, mówiłem wam, w szpitalu na Srebrzysku, który całe dnie spędzał przytroczony do ściany w postaci krzyża. I okej, nie? I on, trudno mu było powiedzieć, że nie jest, prawda, Bogiem. No, nie dało się. No więc on tam pokazał, więc tak wyobraźcie sobie, idzie taki Jezus i mówi, nagle do niego Piotrek mówi: ale mnie łypie ta noga, no nie mogę iść, nie mogę tam zarobić na chleb, czy tam na coś tam, dzieci mi umrą i tak dalej. No to ten mówi: a ty jesteś święty, weź no mi zrób, ja tutaj dla ciebie cały czas się modliłem, weź no mnie uzdrów. No to on przychodzi i mówi, no to tak wiecie, patrzy, nie, złapał tego Piotrka za to kolano i tam wstań i idź. I ten, a Piotrek wstaje i ała, kurwa, dalej mnie boli, nie? No to on wtedy musi wymyśleć coś na szybko, jak jest w miarę, to też możemy zobaczyć na przykładzie naszych tutaj pisowców, prawda, i tak dalej, i tak dalej. O, i tutaj uwielbiam głos taki fantastyczny, to jest zawsze głos, a o Kościele i wierze najwięcej mają do powiedzenia niewierzący. Otóż Waldek, możemy podyskutować na przykład na cytaty nawet, jeżeli chcesz. Kto z nas więcej wie o twojej wierze, to mogę iść z tobą w konkury, więc proszę bardzo, zapraszam do teleturnieju ewentualnie i wtedy będziemy mówili, bo co innego jest, wiesz, wiara to jest po prostu pewna też naukowa sytuacja psychologicznego stanu umysłu. Zresztą została już zbadana ładnie, jak to jest. Natomiast chodzi o to, że przychodzi, wtedy mówi tak, jak Piotrek mówi: no kurczę, to ja w ciebie nie będę wierzył, jak ty jesteś taki pajac, że mnie nie możesz wyleczyć, prawda? To on mówi: nie, słuchaj Piotrek, bo to jest poważniejsza sprawa. Bo ty widocznie, to jest twoja wina trochę, bo ty widocznie za mało rozumiesz jeszcze, doświadczyłeś głębi tego cierpienia. Jak doświadczysz tej głębi, jak to sam przerobisz w sobie, to wtedy możemy, wiesz, do tego wrócić. Najpierw przeanalizuj swoje cierpienie, przetraw je i tak dalej. I to jest po prostu, to jest zwykły taka zwykła obskurantyzm, taki kolejny etap obskurantyzmu, który właśnie pokazuje, jak się to rządzi. I powiem wam, że wystąpienie, przepraszam Piotrek, że przedłużam trochę, ale że wystąpienie w takim dniu z takimi pierdołami naprawdę jest czymś po prostu tak, jak ty mówisz czasami o tym PiSie, prawda, że oni tak po prostu płyną, prawda, i wygrywają tym, że tam coś, że jakby kłamią, tak jak ten Morawiecki, tak, dzisiaj na tej konferencji, po prostu kłamie i tak mówi, w sumie nawet nie ma czasu się z nim nie zgodzić, tak? No bo zresztą ci księża, to oni też tak mówią w takich formach, że to nie zaprosił cię do dyskusji, tak? Bo to nie jest zaproszenie do dyskusji, on po prostu wygłasza jakąś tam mowę i potem tak siedzisz i mówisz, i ci ludzie, patrzysz na te twarze tych ludzi, którzy są zmaltretowani po prostu tą filozofią kompletnie, taką filozofią obskurantyzmu, tego zakłamania takiego. I oni po prostu Nie mają żadnych jakichś takich, wiesz, żadnych hamulców do tego, nie? Bo ja bym czasami na ich miejscu trochę takiej pokory, bo oni mają tam dużo wpisane, jest o pokorze i tak dalej, a tu nic pokory nie ma. On się nawet, wie, że on się powołuje na takie rzeczy tam w tym swoim dzisiejszym przemówieniu, jak na to, że w wiekach średnich szpitalnictwo i tak dalej, to wszystko było kościelne. No kurwa, tak.
bo nie było nic innego. No ja pierdzielę, po prostu dostawali pod tym warunkiem, dostawali na to pieniądze, dostawali, to było po prostu państwowe, tylko robione ich, no oni mieli sieć różnych, sieć socjalnych, znaczy, i tak dalej. No. Kościół też przez wiele lat po prostu walczył z nauką i z częścią przynajmniej medycyny. Znaczy, jak chodzi o Jędraszewskiego, to jest po prostu głupi drań, że tak powiem. Natomiast to jego głupie draństwo wyraża pewną politykę Kościoła niewątpliwie. Jedną uwagą tylko odnośnie do tego, Waltek mówił, że ateusze to się lubią zajmować wiarą. Znaczy, my akurat tego nie ukrywamy specjalnie, że my się zajmujemy religią jako pewną formą władzy. I to nas jakby głównie interesuje, jak religia socjalizuje. Nawet parę miesięcy temu taką książeczkę wydałem, Bezbożnik się nazywa. Ja nie ukrywam tego, że jestem bezbożnikiem, ale mi chodzi o to, że oceniam religię i znam Biblię, czytałem, encykliki Wojtyły czytałem, nawet zajęcia z nich prowadziłem ze wspominaną Magdaleną Środą. Więc ja myślę, że znam tą religię, tylko nas interesuje ona pod kątem właśnie władzy. Natomiast chciałem wrócić do tego twojego wyjściowego tematu cierpienia, bo to jest akurat bardzo ciekawe i w ogóle opieranie na przykład etyki na cierpieniu i ograniczania cierpienia mi się to bardzo podoba, znaczy gdyby to tak było. Tylko problem z katolicyzmem jest taki, że to nie o to niestety chodzi. Tylko właśnie chodzi o coś w pewnym sensie odwrotnego, bo dla mnie jakby ja jestem sam osobiście, bliska mi etyka, to jest etyka pod hasłem minimalizować cierpienie we wszelkich jego wcieleniach, tak? I tak polityka społeczna, gospodarcza, relacje międzyludzkie, relacje emocjonalne między bliskimi, to jest bardzo fajne hasło, minimalizujmy cierpienie. Przepraszam, tylko wszelkimi cierpieniami. Uzupełnię, żeby państwo mieli pełen obraz, to powiem, że to są takie dwa główne nurty tej etyki takiej, mówimy, ateistycznej, ale nie ateistycznej, humanistycznej, prawda? Piotrek mówi o tej, która mówi o minimalizacji, nazwijmy to w największym skrócie, minimalizacji cierpienia, a ta druga strona mówi o maksymalizacji przyjemności wręcz. I to jest takie, bo nikt tutaj nie mówi, żadna z tych, nie ma takiej trzeciej etyki, Kościół ma taką, a w trzeciej etyki nie ma takiej, która mówi, na przykład takiej trzeciej nogi, która mówi o maksymalizacji cierpienia innych kosztem własnej przyjemności. Bo nawet ci, którzy mówią o tej własnej przyjemności, to oni nie zadają programowo, nie zadają cierpienia, tylko że stawiają swoją przyjemność nad cierpienie innych, ale nie mają zamiaru zadawać. Dziękuję, Piotrze, tylko to wyjaśniłem. Tak, natomiast w Kościele jest coś w rodzaju o pochwały cierpienia i takie uwznioślenie cierpienia, które czasem czy często, szczególnie u ludzi tak prymitywnych jak Jędraszewski, prowadzi po prostu do w pewnym sensie pochwały cierpienia w gruncie rzeczy. I chciałem tu nowy wątek wprowadzić, wiesz co, bo rozmawiałem... Do tworzenia cierpienia, do prowokowania cierpienia. Tak. I oczywiście nie chodzi o... Bo sama koncepcja cierpienia jako pewnej drogi jest bardzo ciekawym w ogóle psychologicznym zadaniem, które na przykład w takich miejscach jak hospicja, w takich miejscach jak wrażliwi ludzie, ono jest nawet, ja powiem poważnie, całkiem poważnie powiem, jest to częściowo pożyteczna sytuacja, bo jeżeli ktoś jest w beznadziejnej sytuacji, nauka wie, że jest beznadziejna ta sytuacja, to jest stan terminalny pacjenta, to naprawdę nie należy mu przeszkadzać w jakiejkolwiek formie kontemplacji własnej śmierci, w jakiejkolwiek formie tłumaczenia sobie, nadawania sensu swojemu odejściu. I tutaj ja jestem akurat, pewnie bym się nie zgodził z wieloma wojowniczymi ateistami, którzy by tam wyrzucali księży z różnych miejsc i tak dalej. Nie, ja tutaj akurat byłbym za tym, że człowiek ma też prawo do tego właśnie, żeby uśmierzyć sobie cierpienie psychiczne tym, że nie wiem, że gdzieś tam patrzy, jeżeli nie jest tak zdecydowany jak ty czy ja na przykład, którzy ja jakbym teraz się znalazł w hospicjum, nie miałbym jakby tego dylematu, tak? Nie wiedziałbym, skąd się bierze, ale są ludzie, którzy mają ten dylemat i nie należy im odbierać dla zasady po prostu takiej możliwości, żeby on sobie dumał tak czy inaczej, czy on sobie odejdzie spokojnie w jakiejkolwiek formie. Tylko w Polsce nie mamy tego dylematu, tylko księża się wpuszczają. No więc to jest inna rzecz, tak, no to mamy przymus z drugiej strony, ale ja mówię o tym świecie idealnym, tak? Ja mówię o tym wariancie. Natomiast jak chodzi jeszcze o to cierpienie, to Jędraszewski czy Matka Teresa, to są tacy ludzie, którzy
bardzo dużo mówią, jakie to cierpienie jest twórcze, tylko oczywiście nie chodzi o ich cierpienie, tylko cierpienie bliźnich. No, oni to tam... Tak, natomiast chciałem nowy wątek dodać, wiesz co, bo dwa dni temu rozmawiałem tam, Onet mnie zaprosił do dyskusji też o tym bezbożniku i też o mojej książce Ojciec Nieświęty, ale w kontekście sztuki teatralnej, która ostatnio była. Ja jej jeszcze nie oglądałem, ale rozmawiałem długo z reżyserem. I czytałem też o tej sztuce, mianowicie sztuka się nazywa Śmierć Jana Pawła II i reżyser jest Jakub Skrzywanek. Ja nie, jakby nie lubię się za bardzo mądrzyć na temat czegoś, czego nie widziałem, ale mówię, rozmawiałem z reżyserem, który dość szczegółowo mi opisywał intencje i jakby jak sztuka powstawała i o czym ona jest. I szokowała mnie jedna rzecz, bo o co chodzi? Sztuka Śmierć Jana Pawła II. Reżyser rozmawiał z różnymi nawet tam osobami, które znały Jana Pawła II, z ludźmi kościoła rozmawiał i generalnie chodziło o rekonstrukcję ostatnich dni Jana Pawła II, który to Jan Paweł II, jak to większość ludzi w takim stanie bardzo złym zdrowia, no cierpiał, jakby lekarz, no miał lepsze warunki ochrony zdrowia niż 99% ludzi, ale generalnie już był w takim stanie, no nie uratowano go, jakby nie potrafili dłużej go utrzymać przy życiu. No i generalnie różne się działy z nim zjawiska, które dzieją się z każdym chorym człowiekiem, tam im jakieś pampersy mu przewijali, nie wiem, czy jakaś tam stomia była, czy co, już nawet nie pamiętam, na co on był chory, ale był bardzo chory i cierpiał bardzo, tak? No i co się, i co mnie zszokowało w tym, co mówił ten pan Skrzywanek i co w sensie się przeraziło. Mianowicie ten Skrzywanek, który jak w tej audycji nawet mówił, to on mówił bardzo miękko i w ogóle mówił, że tak naprawdę to nie jest do końca sztuka o Janie Pawle II, tylko to jest sztuka o śmierci, bo w związku z epidemią koronawirusa, on zresztą podobnie jak ja stracił swoich bliskich i chciał się zmierzyć z tematem, że w sumie jak człowiek umiera, no to ma słabo każdy. No i różne procesy biologiczne, wymiotuje, sika pod siebie, nie wiem, w ogóle nie potrafi, upada, jest niesamodzielny, również jakby procesy umysłowe mu się pogarszają, no generalnie takie egzystencjalne, smutne sprawy, że tak powiem, tak, taka ludzka dola. No i on zrobił o tym sztukę i tam nie ma nic o pedofilii, o oszustwach finansowych, no ja generalnie gadam, jak mówię o dziedzictwie Jana Pawła II, to w tej książce Ojciec Nieświęto nawijam, że tam właśnie zgodnie z prawdą zresztą dużo wiadomo, że on ukrywał pedofilów, oszustów finansowych, tam zakaz aborcji promował i tak dalej, a ten zrobił sztukę o tym, że generalnie Jan Paweł II był człowiekiem, który umierał jak każdy z nas, na przykład jak mój ojciec umierał też, tak? Na przykład. I generalnie 100% innych ludzi też. Może nie, znaczy ci, którzy umarli ze starości, z takich chorób, które towarzyszą starszym ludziom. I to, co mnie przeraziło, wracając do tego mojego wstępu, że gość zaczął dostawać pogróżki. Że on obraża pamięć o Janie Pawle II, że Jan Paweł II jakiś pampers, to w ogóle jest skandal, że nie jest prawdziwym Polakiem i że go znajdą i go pobiją. I że w ogóle tej sztuki to trzeba zakazać, bo pokazać Jana Pawła II, który umiera jak zwykły człowiek, to jest w ogóle świństwo, obraza polskiego narodu i w ogóle takie rzeczy, to w ogóle pokazywać w takim kontekście, że jeszcze jakieś gówno, jakaś pielucha, jakaś stomia, jakieś w ogóle, że on w ogóle sikał, to takie podłe rzeczy o świętym Polaku, nie? I że on takich, dużo takich głosów dostał, ja myślę, ja pierdzielę, to już, wiesz, to, że ja napisałem o nim, to dla wielu ludzi niewygodne, także tam świętość, prawda, ten pedofilię ukrywał. To ja jeszcze powiedzmy rozumiem, że dla niektórych to był szok, takie rzeczy, jakieś zderzenie nawet w sensie oswojony, ten Polak nawet, znam nawet, wiesz, to takich ludzi o liberalnych poglądach, którzy tego Wojtyłę się na nim wychowali, go kochają jakoś do dzisiaj, nawet jak wiedzą, że on ukrywał pedofilów, to mają psychiczny problem, żeby to przetworzyć. Ja mogę to zrozumieć psychologicznie, nie? Ale to, że po prostu grożą facetowi, który zrobił właściwie taką smutną sztukę o umieraniu na przykładzie Jana Pawła II i groszą mu pobiciem, kurde, za to, że zrobił z papieża człowieka, nie? Że zrekonstruował fakty, rozmawiając z ludźmi kościoła nawet na ten temat, to już sobie pomyślałem, że jest jednak gruba rzecz. Ja to wiesz, ja to bym akurat uważam, że ta sztuka jest za miękka, że to jest właśnie, no ja też właśnie tak. To jest pokazywanie, że wiesz, jakby na przykład tak jak się pokazuje ostatnie dni Hitlera, prawda, że on miał dylematy i że to był schorowany, cierpiący człowiek, bo akurat już narkotyków nie miał, bo już tam ten, bo już go ta telepa ręki brała strasznie i tak dalej, i tak dalej. I że pomyślmy sobie, co ten biedny Hitler musiał przeżywać w tym zatęchłym bunkrze te ostatnie dwa tygodnie przed śmiercią, prawda, jeśli w ogóle umarł, to tamten i tak w ogóle rozmowa, prawda, albo
o tych dzieciach Goebbelsa, tak, który tam, ta pani Goebbelsowa, te dylematy moralne pani Goebbelsowej, która tam przełamuje te fiolki, daje swoim dzieciom i tak dalej, prawda? No i że też ludzki wymiar tej sytuacji. Ja nie widzę powodu, dla którego na przykład można opisywać, bo też można to zrobić w Stalinie tak samo, prawda, że leży, sika pod siebie, a oni mu nie chcą pomóc i patrzą na to i on cierpi, stary człowiek i tak dalej. No to jest taka kolejna sytuacja, zrobić, to jest takie uczłowieczenie w tym wypadku, to akurat jest dla, o ile dla tych katolików to jest może, znaczy nie katolików, tylko dla, bo to nie chodzi o to, że jesteś katolikiem i dlatego ci ten papież musi być jakoś tam, nie może sikać, prawda, bo katolik wie, że papież może sikać, bo akurat tego, to jest bardzo ładnie też tam ujęte, że może, no, że jakby nie ma tutaj, to nie jest tabu, tak? Wiem, jakbyś sondę zrobił, czy Jan Paweł II kubkę robił i sikał, to nie wiem, jak, czy nie byłoby 63% tak, 34% nie. No, podejrzewam, żeby było, ale to już jest wynik głupoty tych ludzi, a nie samego ustalenia tam kościelnego tabu, prawda? I akurat tutaj nie mają z tym problemu. Jakby w apartamentach papieskich jest kibel, prawda? No i, więc choćby z tego powodu jest jakby, sprawa jest wyjaśniona, sprawa się rypła po prostu, nie? Jest kibel, rozumiesz? I to nie ma dyskusji. Natomiast wiadomo, że to są jacyś idioci, którzy tam krytykują go, a nie żadni katolicy, bo to nie ma wspólnego. To jest tak jak różnica między kibicem a kibolem, podejrzewam. To wiesz, normalny katolik, jakiś taki normalny katolik, ja wiecie, że ja nie jestem, daleki jestem od mówienia, że są tam dobrzy, źli i tak dalej. To nie, ale chodzi mi o to, że ten rodzaj radykalizmu to już jest po prostu aż taki, wiesz, taki bardziej święty od papieża, wiesz, bardziej święty od ten, że to są zwykłe takie, wiesz, to tak jak mówię, no to są różnica między kibolem a kibicem, no to są ci, co właśnie tam na ten akurat spektakl, bo jak na, wiesz, jak na klątwę, nie, tam psioczyli, gdzie tam, wiesz, się odbywały, no to oni tam mogli jakieś tam te swoje wylewać żale gorzkie, ale to wiesz, to jest po prostu... Chociaż jedna rzecz wydaje mi się, znaczy o tyle, troszkę się może z tobą nie zgadzam w tym sensie, że to naprawdę może uderzyć część katolików, że jakby papież stał się tak święty w tej narracji, tak święty, jak rzeczywiście taki bohater typu Superman, no jak oglądasz różne produkcje filmowe, to ci bohaterowie nigdy nie chodzą do toalety. No nie ma czasu, żeby tam, nie wiem, właśnie, nawet żeby się nie wyspał. Oni są zawsze wyspani, nigdy nie chodzą do toalety, żadnych procesów biologicznych. Prawie wszyscy bohaterowie kultury masowej, tam nie tylko Superman, ale większość bohaterów, no po prostu też no, widzowie no, by ale właśnie chciało... akurat tutaj obaj musimy przyznać, że akurat pontyfikat, że tak to, czy tam królowanie tego J.P. Tły miał ten taki walor dla papiestwa akurat. To był mocny walor dla katolicyzmu, dla kościoła, że ten papież naprawdę chorował i robił to na widok. Tak, tak, ale widzisz, ale tutaj wydaje mi się, że to, co obraziło część tych komentatorów, bo na podstawie tego, co mówił ten reżyser, to właśnie on, znaczy życie to starają się odczarować takie osoby jak my, nie? Że my mówimy zaraz, on nie był taki wielki, bo ukrywał pedofilów, no był świnią właściwie, nie? Natomiast to, co on robi w tej swojej sztuce, jeśli ja dobrze rozumiem, to trochę odczarowuje śmierć, bo śmierć papieża, to wszyscy, ja pamiętam to wariactwo w Polsce, że papież tam, nie wiem, ostatni raz się pokazuje i to oczywiście jest smutne tam, że on tam mówi, jak łamie mu się ten głos, już właściwie bełkocze trochę, a wszyscy, Jezus Maria, Ojciec Święty pokazuje, jego choroba jest chorobą Chrystusa, jego cierpienie jest cierpieniem po prostu, no jak Meneo to wymienka przy papieżu, bo on za nas wszystkich cierpi. W ogóle tych bzdur było strasznie dużo, że on jest w ogóle, nie tam, że mój ojciec umiera, nie, no tam Szumlewicz, ojciec umiera, daj spokój, Szumlewicz, nie męcz nas, nie, ale Ojciec Święty tak umiera, jak nikt nie umiera. A on w pewnym sensie, ten reżyser, odczarował tą śmierć, pokazał zaraz, no ludzie, no kurde, umiera jak człowiek zwykły, a to, że zrobiliście sobie z niego jakiegoś marionetkę, że prawda, umiera jak po prostu... Stary, ty, ale mi się przypomniało coś teraz mi się przypomniało coś, zobacz, jak
pamiętasz Breżniewa, ty jesteś trochę młodszy ode mnie, ale pamiętasz być może jeszcze, no ja pamiętam, o Piotrek Strychalski tu jest, no, pamięta, bo jest starszy ode mnie, bo tu Piotr z Katowic, który do nas dzwoni czasami, jest starszy ode mnie. Ja pamiętam jeszcze Breżniewa, z którego się śmiano, że to już kukła, nie, tam, że po prostu on już bełkotał, tam już mówił, bo tak właśnie był, już umierał też tak jak papież, dokładnie tak jak papież. I naprawdę tak to się odbywało. I ten Breżniew, rozumiesz, on był pokazywany jako śmieszność, że to było śmieszne. Zobaczcie, jaki głupi staruch z brwiami takimi lwimi. Zobaczcie, że go pokazują, że on jest na tym, jak się nazywają te takie kukiełki, co na sznurkach są. No wiem, tak. Prawda? Że go ktoś musi... I śmiechu było co niemiara po prostu, bo jego cierpienie i to, że on był tam, właśnie też miał te 1000 chorób i go cały czas podtrzymywali go i tak dalej, to bo się nie mogli dogadać między sobą tam, który Andropow czy Czernienko, kto tam pierwszy trzymał tę nogę na tym kabelku, kto wtyczkę pierwszy wyjmie, to musieli najpierw ze sobą ułożyć, więc pewnie ze 2 lata go jeszcze ciągnęli tam na prądzie. To było wszystko w porządku, a ten faktycznie jak tam umierał, jak chodził, ślina mu się tu lała, jakiś koleżka biega z tą szmatką, mu wyciera ślinę, przecież to normalnie jakiś odjazd. Natomiast Waldek tu pisze, gdyby nie papież, to raczej nie bylibyśmy w tym miejscu. Nie wiem, Waldek, mój ojciec by się z tobą nie zgodził. Myślę, że obrażasz moich rodziców teraz. Papież, mam nadzieję, nie mieszał akurat w tej sytuacji, że ja się pojawiłem na świecie. Nie wiem, jak tam u ciebie było. Ja, Piotrek, też nie spodziewam się, żeby rodzice Piotrka... Uważaj na tych, ci rodzice Szumlewicza, coś trzeba z nimi zrobić, bo się urodzi Szumlewicz i będzie na swoim miejscu. No więc nie wiem, jak tam. Ja się nie jakoś nie ten. Poza tym, co to za argument jest w politycznej sytuacji, że on się pojawi jako polityczna jakoś tam postać, że zmienił oblicze ziemi, tej ziemi. Rozumiesz? No ale gdyby, ja ci powiem więcej, Waldek, że gdyby nie Stalin, to byśmy też tutaj się nie znaleźli, bo pewnie by inaczej wyglądała Polska po II wojnie światowej. Powiem ci więcej, gdyby nie święta inkwizycja, to by na przykład nauka może prędzej poszła. No nie wiem, tam jest masa rzeczy, o których możemy powiedzieć, że gdyby nie, na przykład powiem ci, że gdyby mój stary nie spotkał mojej matki, to ja bym był na przykład, prawdopodobnie może bym skończył w jakiejś prezerwatywie na przykład, rozumiesz, i nie przebiłbym się przez silikonowe okienko. Nie wiadomo, co by było, ale takich argumentów, gdyby było, co nie ten, to takie mówienie, wiesz, gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. A gdyby nie było Wojtyły, to na przykład może byśmy nie mieli tych cierpień związanych z restrykcyjnym prawem aborcyjnym, bo to akurat on też na salony wpływa. A może by pedofilię jakiś, który by prędzej złapał za uzdę i może by wytępił, a może by Afryka nie zdziesiątkowała tam w pewnym momencie ludzi na HIV, a może by były inne przyjemności. Może by w Ameryce Łacińskiej na przykład było bogaciej teraz niż jest, dlatego że wprowadził restrykcyjne właśnie prawo kościelne. Może by było, to jest takie mówienie, ja wiem, o czym, Waldek, mówisz, bo faktycznie dla obalenia komunizmu, tego, dla opalenia tego układu warszawskiego, nazwijmy to najoględniej, to faktycznie pojawienie się papieża z Polski było dużym, podejrzewam, rąbnięciem, tak? Bo tam urosło pewnie jakieś poczucie, tak, własnej wartości pewnie u części ludzi, ale ja bym tego nie przeceniał, bo pamiętajmy, że w 86, 87 roku, kiedy władza tutejsza
zdecydowała już wtedy, że odda władzę, tylko szukała sposobu, to nie miała z komu jej oddać, bo tu już było tak mało ludzi chętnych do odebrania, że tylko ten Wałęsa tam podskakiwał z kilkoma jeszcze ludźmi. Część wyjechała już za granicę, część, a w Polsce obaj wiemy, bo ty też, Waldek, nie jesteś najmłodszy, wiemy, jesteśmy z podobnego rocznika, wiemy, że już wtedy nie było takich chętnych znowu do obalania i gdyby tej komuny, gdyby sama komuna się nie wymęczyła, to by mogła jeszcze rządzić tutaj w tym zapomnianym przez ateistów świecie. No ale generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że też złą robotę też robi sam Kościół, bo ja bym się, szczerze powiedziawszy, nie zdziwił, bo nie wiem jeszcze, bo ta sztuka dopiero co weszła, więc ona dopiero dyskusja pewnie będzie za kilka dni taka, jeżeli będzie ta dyskusja głośniejsza. Ja się jeszcze nie zdziwię, jak sam Kościół skrytykuje właśnie to ten Jędraszewski na przykład, że to jednak jest obrażające Wojtyłę, bo oni moim zdaniem, bo to jest jakby kolejny etap odczarowania papieża, tak, i pamięci o nim, bo ja dla odmiany, bo tutaj Waldek pisze o tym, że właśnie on pamięta, jak miliony tam demonstrowały. Ja to pamiętam, jak on umierał, to było takie wariactwo, ale takie totalne wariactwo, że ja na przykład pamiętam, że na jakichś tam portalach erotycznych puszczali jakieś panienki, które na co dzień pokazywały biusta, one w sweterkach potąd mówiły, że Ojciec Święty był święty, bo ja wtedy pamiętam, klikałem 100 stacji i myślę, kurde, no może jakąś znajdzie, nie ma coś o papieżu, nie? I tak myślę, była Polonia 1 się chyba nazywała, tam do 22 była muzyka, o 22 były te same, to była jakaś strasznie tania ta telewizja, więc zawsze te same panie pokazywały piersi, nie? I akurat przejeżdżam tym i patrzę, te same panie, nie jakieś inne, te same, co normalnie piersi pokazują, takie konie. No wielki był Jan Paweł II, świętym był Polakiem, jako ekspertki w ogóle, nie? Więc to było rzeczywiście totalne wariactwo. Tak na marginesie trochę się wtedy śmiałem, że nawet kibice Krakowi i Wisły się nie bili między sobą, ale trwało to 2 dni. 2 dni, to były jaja, pamiętam, jak poszli i 2 dni później ktoś tam maczetą dostał. Nie wytrzymali. Filip, weź zagrajmy jeszcze coś na szybciutko, żeby jakoś tak krótka pamięć, widzę, Waldek pisze. Waldek, naprawdę, to były, nie przeceniajmy, znaczy to nie jest tak, że nie doceniamy tych manifestacji, które się odbyły. No były, ale naprawdę myślisz, że rumuńską, bułgarską, czeską, nerdowską opinię publiczną tak bardzo wzmocnił wybór papieża, Polaka aż tak bardzo? No nie. Po prostu nie. Symbolicznie to było naprawdę coś znaczącego. Było, ale gdyby w tym czasie za wielką wodą nie był skądinąd prosty i z lekka zdziwaczały gościu Ronald Reagan, ale który miał po prostu na tyle bezczelności w sobie, że po prostu nie czuł jakiś taki, był takim, miał taką westernową to pojęcie o trochę taki, trochę Donald Trump, on był trochę w tym momencie taka bezczelność i gdyby nie on, to naprawdę to papież by się tutaj, wiesz, no porobił. Ja też byłem na takiej manifestacji, jak przed moim domem przejeżdżał ten papież, no to ludzie, pamiętam taki chłopak, co rzucił śnieżką w niego kiedyś, nie śnieżką, tylko czymś tam rzucił, jakimś tym, i go tam zaczęli besztać, wiesz, a on taki mały chłopczyk, taki po prostu nie wiedział, co chodzi. Z tym wszystkim, Filipek, weź zagrajmy, bo trzeba jeszcze jakąś piosenkę. Well then, c'est pour Patrick Managen, Managen, original MC tout terrain, un 4x4 sur la version pour partager du bon son avec émotion, voilà ma mission, et ce n'est pas d'une récréation, nanana, 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 nanana. Écoute ça. J'en ai franchi des frontières, mon ami, traversé des galères. Pour quelques concerts, des milliers de kilomètres à faire. J'ai chanté pour les capitales et pour les cités ouvrières. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, jamais bloqué par une barrière. J'ai joué dans les petits clubs et pour les milliers de supporters. Dans les maisons de retraite et dans les écoles primaires. Des petites scènes sans sono et même dans les ciné. Plus d'une fois j'ai halluciné, qu'est-ce qu'on fait pas pour de la promo. Chauffer le public
trafics dans un sauna. C'est allé dans le mur comme Sénat. Asséné de punchettes pour laisser les massifs sonner. Victime d'insomnie pour au moins 2-3 soirées. Si t'insinu que j'déraille, c'est à toi de te faire soigner. Well damn, wow 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 why. Well damn, wow 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 why. Well damn, wow 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 why. Alors écoute ça, je ne suis qu'un musicien tout terrain qui suit son chemin. Boy, de la rive du Haut-Rhin à celle de Kingston. Musicien tout terrain qui suit son chemin. Dormant souterrain, tourné vers le lendemain. Musicien tout terrain qui suit son chemin. Boy, de la rive du Haut-Rhin à celle de Kingston. Musicien tout terrain qui suit son chemin. Dormant souterrain, tourné vers le lendemain. Un 4x4, ça passe partout et puis c'est tout. Et c'est déjà un bel atout. Sur la terre, le bitume ou même dans la boue. Aborde tous les sujets sans aucun tabou. Toujours à gauche, à droite, à chercher le groove adéquat. Je ne range pas la musique dans des petites boîtes. Que ce soit du funk dans un squat ou du reggae à coup de ouate. Le 4x4 est pris en prête, même les routes étroites. Quand on me demande où j'habite, je réponds sur la scène ou en studio. Parfois même tu peux m'entendre à la radio. Je vais te donner un tuyau. Et si tu n'es pas idiot, pour me retrouver, suis simplement le fil du micro. Ouais, damn, go, 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 why. Ouais, damn, go, 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 why. Ouais, damn, go, 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 why. Ouais, damn, je suis qu'un musicien tout terrain qui suit son chemin. Boy, de la rive du Haut-Rhin à celle de Kingston. Musicien tout terrain qui suit son chemin. Serpent tout terrain tourné vers le lendemain. Musicien tout terrain qui suit son chemin. Boy, de la rive du Haut-Rhin à celle de Kingston. Musicien tout terrain qui suit son chemin. Un serpent tout terrain tourné vers le lendemain. Yes, I am original, c'est du main sans vague à ma fille MC. Pas de ma fille veut dire débrouillard. C'est la technique vocale qui se pose sur tout. Et n'importe quel style. 4-4 égale tout terrain. Tout terrain égale vague à ma fille MC. No, tośmy pośpiewali po francusku, i z przytupem na dodatek. Za cholerę nie wiem, o czym oni tam perorowali, ale tak, ale z biglem w każdym razie. Oczywiście. Wojtek, jeszcze raz dziękuję za piosenkę. Olewasz ty, olewam i ja. Paka. Ale o co chodzi? Nie kołam, co się dzieje. No, jaka piosenka ma być? O co chodzi? Jak jakaś specjalna, no to ja tutaj nie mam niestety playlisty swojej i ja niestety nie mogę konkretnych jakichś dawać piosenek. No jasne, musiało być wiele czynników. Papież był też pewnie już wcześniej rodzajem agenta Amerykanów. Xen pisze, dajmy już spokój z tą koncepcją, jaka jest, ale ważne jest to, że w Krakowie, słuchaj, nie wiem, czy wiesz o tym, bo ty pewnie chcesz jeszcze coś powiedzieć z racji swoich zawodowych te zainteresowań, ale chcę ci powiedzieć, że w Krakowie podobno stanęła ławka, która kosztuje 228 tysięcy złotych. Ta ławka na placu Biskupim, oczywiście stoi, ale to już naprawdę to nie jest moja wina, przepraszam, to nie jest tak, że to jest jakaś kolejna moja fobia jakaś tutaj księżowska. Ona stoi na Biskupim i teraz kosztowała 228 tysięcy i chodzi o to, że teraz jest ten w przetargu na rewitalizację pałacu placu Biskupiego zapisał wymóg posadowienia rzeźbiarskiej ławki dekoracyjnej, tak ten ZDMK. W katalogu konkretnej firmy równorzędnego rozwiązania, tak wpisał. I jak się okazało, że otrzymałem właśnie informację od firmy, tam na Twitterze ktoś napisał, że to 228 tysięcy kosztowało. Muszę wam powiedzieć, ta ławka, tak, no nie wiem, teraz nie będę pokazywał. No ławka, nie? Średnia. Nie wiem, może z baobabu jakiegoś albo z czegoś, ale ławka, po prostu. No, chciałem powiedzieć, jakby ktoś chciał, jak ktoś z Krakowa jest, Paweł jest, wiem, z Krakowa na przykład, no to zapraszamy, możesz sobie usiąść na czymś, jak sam nie jesteś zamożny na przykład, no to możesz sobie usiąść na ławce za 228 tysięcy złotych. Pewnie robi wrażenie, nie wiem, czy to jakoś cieplej pyłek jest, nie wiem.
Znaczy Kraków to w ogóle jest miasto znane skądinąd z tego, że tam bardzo duża część starówki należy do kościoła. Ale to nie chodzi o kościół, żeby było jasne. Ja wiem, to, tak, że wyszedł, że plac. Kościół to miasto zrobiło i w ogóle nie, ja wiem, kościół tak. Nic z tym nie ma wspólnego. Nie, i żebyśmy ja nie wiem, tylko a propos tego placu biskupiego, ale to są takie dziwactwa. Znaczy wiesz, ja czasem sobie przypominam seriale typu Alternatywy 4, nie? Jakby śmieją się ci ludzie z tej komuny, a tak naprawdę Bareja na przykład, no, który jest takim głównym jakby tym śmiaczem się z, to w gruncie rzeczy nie jest kpina z socjalizmu, bo to takich rzeczy jest mnóstwo dzisiaj. Mnóstwo, czyli na przykład, nie wiem, jakieś tam dworce, na które nie można się dostać, na przykład była jakaś, nie wiem, winda, o którą dla osób z niepełnosprawnościami, którą trzeba było rezerwować dwa dni wcześniej. No i można jakby miliard takich rzeczy wymieniać. Natomiast jedna rzecz jeszcze z tym Wojtyło mi się tak przypomniała, żeby zamknąć temat, bo Wojtyła mi się świetnie wpisuje w to, co wcześniej mówiliśmy o politykach, tylko to jest, Wojtyła to był razy 100 taka, świętość polityka razy 100. Ja pamiętam, że rzeczywiście jakakolwiek krytyka papieża jeszcze w 2014 roku kończyła się uwagą nawet ze strony środowisk liberalnych pod hasłem masz bardzo dużo złej woli, jak wymieniałeś fakty, nie? I to pod tym względem tak zostało i to są mechanizmy, które niestety w Polsce były nawet przy śmierci Stalina, jak ja mówię, że ze Stalinem, bo to nie tylko Breżniew, ze Stalinem, bo ludzie naprawdę płakali. Zresztą to jest trochę tak, to jest taka psychologia tłumu, nie? Że jak wokół ciebie wszyscy przejęci, to i ty jesteś przejęty, nie? Że tak, no wszyscy, o Jezus Maria, nie? I tak, no i tak, tak. Chris tutaj pisze, że się wstydzi tego, że wtedy popłakał się jako 8-letnie dziecko. Nie ty jeden płakałeś, ja akurat nie, ale ja nie wiem, że bardzo dużo osób się po prostu czuło, wiecie, bo to jest tak samo jak tak. Potem, jak przy Kaczyńskim na przykład. Kaczyński zginął niedawno tam na tym przecież, na tym, z tym samolocikiem tam spadło. To też cała masa ludzi, wiecie, bo jak stoisz w tłumie, który płacze, to nagle czujesz taką trwogę po prostu. Chociaż to akurat robi na mnie wrażenie jednak, że zginęło w tym Smoleńsku mniej niż 100 osób. Natomiast koronawirusa w tej epidemii zginęło ponadwymiarowych zgonów w stosunku do wcześniejszych lat rocznie ponad 100 tysięcy, łącznie w epidemii ponad 200. I ja wiem, że to jest straszna epidemia, część niezależna od ludzkich działań, ale akurat tak się składa, że w Polsce zmarło w stosunku do wszystkich prawie innych krajów Unii Europejskiej radykalnie więcej. Czyli jakby zmarło strasznie, strasznie dużo ludzi. Nawet teraz umiera prawie 300 dziennie średnio i teraz już epidemii w zasadzie nie ma. I to jest jakiś taki, że tak powiem, sukces PiSu, ta gra na śmierci. I to właśnie już tak spowszedniało. Przecież mamy dzisiaj, prawda, który 12, że 10 cały czas miesięcznice są co miesiąc, przecież smoleńskie, nie? Że tam właśnie... Zresztą wczoraj trzeba powiedzieć, najpierw Noemu odpowiem, że nie dostałem od ciebie żadnej wiadomości messengerem, więc nie dotarła do mnie, więc bo to się zdarza, no nie wiem, nie dotarła nic. Ale chodzi o to, że wczoraj genialnie Lotna Brygada Opozycji wczoraj zrobiła genialną imprezę pod schodami. Delegacja, przypomnę, może nie wiecie, jeżeli ktoś nie wszedł, nie zna tego, to można, nie widział tego, to na stronie na Facebooku Włodka Ciejki można to znaleźć. Po prostu była delegacja z Watykanu przyjechała, nie wiem, czy Piotrze to oglądałeś, przyjechała delegacja z Watykanu, Lotna Brygada Opozycji po prostu przeoblekła się w te hałaty biskupie i tak dalej, przyjechała delegacja z Watykanu, tam chcieli święcić w ogóle jakieś takie rzeczy, przyjechali na spotkanie ze świętym człowiekiem, etc. No i milicja nie dopuszczała delegacji z Watykanu pod te święte schody, do koszyczków zbierali datki od milicjantów, bo tam chcieli
żeby milicjanci się dołożyli do tych koszyczków. Cudne po prostu było, tak jak już czasami, bo to wiadomo, że żart nie dasz rady robić co miesiąc czy tam co tydzień równie dobrego żartu czy happeningu. No to wiesz, no to każdy tamten, wiesz, no ilość tych pomysłów, ale ktoś, kto wpadł teraz na ten pomysł, polecam wam na stronie Brygady oczywiście i na stronie Włodka Ciejki jest też piękny ten reportaż z tego, z walki. Świetnie wygląda tłukący się z milicją, przepychający się z milicją kardynał. To naprawdę też robi dużą robotę, jak się tak patrzy. Fantastyczni ludzie. I ja wiem, że to jest też jedna z takich sytuacji, o których możemy, Piotrze, powiedzieć, że wiemy obaj, że to nie obali komuny, tak jak nie obalił komuny kabaret Tej, tak jak nie obali, tak samo nie obali komuny Lotna Brygada Opozycji. I można powiedzieć, że to może byśmy się, nie wiem, na przykład zajęli czymś konstruktywnym, a nie robili żarty tylko, bo to też tak można powiedzieć, prawda? Ale że to jest wentyl, na przykład ktoś mu, pamiętam, że o kabaretach ktoś mówiło o Teju, że to jest wentyl taki, dzięki któremu komuna może trwać, na przykład, czy Bareja. To tak się mówiło, a jednak no byśmy zginęli, gdyby nie takie właśnie happeningi, gdyby nie takie rzeczy, które ku pokrzepieniu serc są bardziej niż ten cholerny Sienkiewicz z tym taką bogoojczyźnianą męką, pokazywaniem naszego bohaterstwa, tylko pokazywanie nas takimi, jakimi jesteśmy w istocie. Mamy czasami ochotę się uśmiać, czasami ochotę kopnąć coś i tak dalej. Znaczy to trochę tak jak ta Jachira czasem rozszerza po prostu też ramy debaty. No oczywiście, że tak. Bo jednak oni tak napuszyli też te swoje rocznice smoleńskie do tego stopnia, że też ustawili sobie wszystkich innych, że już taka cisza totalna. Kiedyś trochę Palikot z tego się śmiał, Palikot tam teraz się czym innym zajmuje, wódkę sprzedaje i piwo. Więc teraz ta wyprodukował płytę Dyjaka, także to bardzo dobrą zresztą. Tak, no i więc to jest takie rozszerzanie debaty, bo w ogóle ja mam takie wrażenie, że w Polsce jest tak, co niestety jest jakiś sukces prawicy, tej skrajnej, że i też a propos tej sztuki, o której mówiłem, papieskiej, że w ogóle w Polsce kabaret czy sztuka krytyczna są jakby obiektem natychmiastowego zainteresowania prokuratury prawie zawsze, czy policji. Że w ogóle w Polsce jakaś kpina, jak ja na przykład wychowałem się już w wieku tam, nie wiem, 18 lat czy 19, lubiłem jakiegoś Buñuela tam, czy surrealizm, czy tego typu rzeczy, dadaizm, nie, no to były w sumie na tle tego, co jest dzisiaj, to czasem były grube rzeczy. Dadaiści nawet raz dla happeningu porwali jakiś statek. Można. Natomiast oni rzeczywiście starali się pokazywać jakąś taką absurdalność na przykład różnych konwenansów społecznych, nie? A dzisiaj to jest tak, że już po prostu zrobisz jakąś sztukę, gdzie trochę się zaśmiejesz z jakiegoś księdza, papieża, to od razu armia jakichś narodowców ci tam przyjdzie i zrobi demonstrację. Czarnek powie, nie o taką Polskę walczyliśmy, to uderza, nie wiem, w pamięć o Lechu Kaczyńskim na przykład. Nie, że już naprawdę taki, to już nawet przecież no, w sumie represyjny był świat przez właściwie stulecia całe i cały czas większość świata jest represyjna, ale jakaś taka sztuka kabaretowa czy jakieś tam właśnie karykatury to już były, no nie wiem, no paręset lat temu, a kurde, dzisiaj zrobisz karykaturę, to od razu ci policja wjeżdża do domu, kurde, że już tam zarzut obraza majestatu tego śmego i owego. No, trzeba, żebyśmy byli uczciwi, też trzeba powiedzieć, za karykaturę, karykatura to zależała, ich powodzenie zależało od poczucia humoru władcy czy osoby obśmiewanej, ale trzeba powiedzieć, że świetnymi karykaturzystami byli mnisi, świetne robili, są do dzisiaj takie fajne obrazki różnych świętych w ujęciu lekko sarkastycznym, że tak powiem. A ja widzę, bo się kończy już za 4 minuty, mamy koniec, a chciałbym koniecznie jeszcze zapowiedzieć jedną rzecz, Piotrze, dla wszystkich, którzy są z Warszawy, ale być może nie
nie tylko. Jeżeli widzicie pomysł, jeżeli widzicie sens protestów, a to jest protest, bo to nie jest apel do prezydenta tak zwanego Dudy o to, żeby coś tam podpisać, nie, tylko protest po prostu wobec Lex Czarnek. Młodzież chyba w sumie, ale pod auspicjami wolnej szkoły, proponuje w niedzielę, w najbliższą niedzielę, czyli pojutrze o godzinie 18 pod pałacem tak zwanym prezydenckim tańczenie poloneza sprzeciwu. Być może będzie to połączone, to jest generalnie na serio trochę, natomiast być może będzie to taka akcja trochę śmieszna, chociaż oczywiście tutaj wolna szkoła dla mnie zawsze będzie fajnym pomysłem. Niestety oni też popadli wobec, według mnie, w taką trochę dupę, bo uruchomili petycję skierowaną do Andrzeja Dudy, więc tam widzę, że trochę naiwnością też grzeszą, ale być może ten chcecie odtańczyć poloneza, zapraszam, polonez sprzeciwu o 18 pod pajacem prezydenckim i może to jest jakiś sposób na to, żeby się przy okazji pognastykować trochę. Ktoś nam zarzucał, że my nie jesteśmy podsumowaniem tygodnia wystarczająco, tylko jakoś tak sobie gadamy, więc żeby podsumować tydzień, bo a co mamy, jest... Excela tutaj wprowadzić i tamten, możemy się umówić, że na przykład możecie nam przysyłać, o proszę bardzo, możecie nam przysyłać na adres, no niech będzie do mnie tam wizjatele@gmail.com, przysyłajcie nam tematy, które powinny być w danym tygodniu omówione i wtedy wybierzemy oczywiście jak najbardziej. Tak, to ja jeszcze, możemy to nawet zrobić w czwartek na stronie resetu, możemy taką ankietę zrobić i wtedy z tych tematów i państwo sobie klikacie. Nie wiem, czy pamiętasz, ile osób tam będzie. Rachoń takie ankiety robił. Co jest najważniejszym tematem? Wszystkie były tak zdefiniowane, że był zamknięty. No możemy coś takiego zrobić, że co czwartek będziemy na przykład uruchamiali taką ankietę na stronie resetu. Tu Piotr Sychalski jest jednym z adminów, to mam nadzieję, Piotrek. A ja jeszcze tylko powiem o jednej. Jedną rzecz, która mnie rozbawiła w tym tygodniu, mianowicie, że wspominany Horała i spółka ogłosili, że Centralny Port Komunikacyjny zmniejsza radykalnie planowaną liczbę pasażerów, a ja przypomnę, że cały czas nie zaczął być budowany jeszcze, a już obniżają plany o 40%. On dopiero jest w fazie projektowania projektu, chciałem powiedzieć. Tak. Bo tam i szukania lokalizacji. Dokładnie. Waldek oczywiście tu się wyniósł jeszcze na wyżyny dobrego humoru. A co wy nie wiecie, co się w kraju dzieje? Chłe, chłe, chłe. Tak, zaśmialiśmy się wszyscy. Pękłem prawie, ale jakby było bardziej, byłbym widoczny tutaj, to byś widział, jak mi bok odpadł z tym, bo boki zrywać z takiego dowcipu, ale i sobie zerwałem prawie bok, ale chodzi bardziej o to, co dla was jest najważniejsze i żeby tak, na tym polega taka ankieta, że co dla was jest najważniejsze, a my i tak dokonamy, prawda, autorytarnego przeglądu i tak dalej. Dziękuję wam bardzo. Piotruś, w środę wiesz już, co będzie, czy jeszcze nie jesteś pewien? Pewnie zaproszę jakichś 5 pracowników skarbówki, które będą jechać po Polskim Ładzie i będą mówić, jak fatalnie im się pracuje. czyli będzie program, taka typowa przyjemnościówka. A zatem dziękujemy jeszcze raz. Ze mną był Piotrek Szumlewicz. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery. Ja zapraszam Piotrek, zapraszam do Piotrka w środę o godzinie 17 do Resetu Obywatelskiego, a ja zapraszam w poniedziałek na kanał Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery już od 10 rano. Przypominamy, obaj chyba, myślę, zgodzimy się, tu nie będzie sporu między nami. Jezus nie zmartwychwstał i żyjmy wszyscy tak, starajmy się, żeby nikt przez nas nie płakał i przynajmniej z przykrości, chyba że łzy szczęścia, to jak najbardziej. Dziękuję wam bardzo wszystkim, dziękuję tobie, Piotrze, Filipie, bardzo dziękuję i naszemu kochanemu patronowi, panu Piotrowi też dziękujemy bardzo. No to co? Do usłyszenia. Jezus nie zmartwychwstał. Nara.
Reset Obywatelski.